Dobry wieczór Państwu, witamy w fotograficznym programie Bez Nazwy. Dobry wieczór. Iwona Chlewińska, Marcin Bójko, Radosław Przybył, Szymon Glonek. 007 polskiej fotografii. Skąd? Przedstawiłem Cię. Aha, okej, dobrze. Jak zwykle 20 z lekkim poślizgiem, żeby tradycji stało się zadość. Miło nas Państwa powitać. To już 46 raz na żywo. I nic o motoryzacji. I ja, no, to nie było. Niestety, w zeszłym tygodniu złamaliście zasadę. Straciliśmy dziewictwo, szczypie. Jeszcze. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, dzisiaj w programie porozmawiamy sobie o nadchodzących targach łódzkich, film, wideo, foto. Co ciekawego będzie, troszkę już wiadomo, dużo jeszcze rzeczy się szykuje, więc na pewno będziemy do tematu wracać. A następnie Robert Woźniak i Canon 6D. Jak patrzę na listę pytań, które już Państwo zdążyli zadać przed programem, imponująca. Mam nadzieję, że uda się na wszystkie, a przynajmniej na większość odpowiedzieć. Jak zwykle to problem z oglądaniem w DVE. To Marcin zaraz będzie musiał, nad tym zapanować. A też będziemy mieli dla Państwa oczywiście rozdawnictwo. Tym razem będą to zaproszenia na wernisaż fotografii Anny Powierzy przy okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Będzie alkohol na wernisażu? Przyznam szczerze, że nie wiem. Wernisaż będzie w hotelu Hyatt w Warszawie. Będzie pokaz mody, będzie trochę muzycznych atrakcji, ale o tym będziemy rozmawiać, będzie Wydaje to w materiale. Mi się, że sam temat wernisażu jakoś umknie. Nie jest związany z alkoholem. Chyba nie. Także o tym będziemy rozmawiać i zobaczycie Państwo materiał, jaki dziś nagraliśmy z Anną Powierzą, u niej w studio. Zapraszamy. Także zaczynam od targów. Iwona, kiedy w tym roku? No, za dwa miesiące już w zasadzie skończymy. 21-23 marca, czwartek, sobota, nadal, pomimo jakichś głosów, żeby przesunąć to na niedzielę. No, w tym roku nam się jeszcze nie udało, ale dla mieszkańców Łodzi przedłużyliśmy ostatni dzień, czyli sobotę, do godziny 18. Tylko? To jak ktoś z Kielc będzie chciał. Albo do Warszawa. No to i tak dojedzie. No, z Warszawy to w godzinkę po prostu. No, ale może do tej 18, czy tylko będziecie sprawdzać, że wiedziałaś, że tylko dla mieszkańców Łodzi. A nie. No, ja mówię, chodziło mi o to, że po prostu tak bardziej populistycznie się otworzyliśmy z tą sobotą. I wprowadziliśmy też bilet rodzinny. To jest też nowość. I jest on w bardzo korzystnej cenie, 35 zł. 2 plus 2. 2 plus 2 znaczy się dwie osoby. Dwie plus, osoby dorosłe plus dwie dzieci. Przez dwa dni. W piątek i w sobotę te bilety będą obowiązywały, tak samo bilet normalny, ulgowy i bilet rodzinny. Natomiast w czwartek, tak jak zawsze, mamy dzień dla profesjonalistów i obowiązują karty dla profesjonalistów trzydniowe. Czy bilet rodzinny jest dwudniowy, czy na piątek Nie, bilety są jednorazowe. Bilety są jednorazowe, także po prostu jak się jak wyjdę na papierosa, targów, to już nie wrócę. My mamy palarnię na terenie targów. No wiem. No właśnie, nie trzeba wychodzić. Dobrze, ale to jeśli chodzi, bo zaczęłaś od biletów, bardzo fajny pomysł z tym biletem rodzinnym, bo rzeczywiście w sobotę, szczególnie przy ładnej pogodzie, to było widać, że dość dużo ludzi z dziećmi wybiera się. A moje pytanie, bo też jest udogodnienie, jeśli chodzi o zakup biletów przez internet. Tak, udało nam się w nowej hali wprowadzić już system zakupu biletów przez internet i można kupić wszystkie bilety, przy czym karta dla profesjonalistów jest w bardzo korzystnej cenie, jest 20% tańsza, 24 zł. No a jakby najważniejszym plusem tej nowej możliwości jest to, że będzie można ominąć bardzo długą kolejkę, która na ogół właśnie, szczególnie pierwszego dnia na targach była. Trzeba było w niej stać nawet, żeby odebrać kartę dla profesjonalistów zamówioną wcześniej. A teraz po prostu kupuje się przez internet, płaci się przez internet, otrzymuje się mailem kod, który trzeba wydrukować, ten kod skanuje się na bramce i już. Rozumiem, że można go również zeskanować tylko raz. Karta dla profesjonalisty jest trzydniowa. I można wchodzić i wychodzić. Wchodzić, tak jest. A nie boicie się tu problemów? Problemów? No tak, ja sobie już wykombinowałem na przykład 20 kopii tego samego. Nie powinniśmy mówić o tym. Jest pytanie od razu od naszego widza. Czy organizatorzy targów zapewniają darmowe wejście i hotel dla prasy fotograficznej?
Nigdy nie zapewnialiśmy darmowego, znaczy darmowe wejście, tak, oczywiście jest akredytacja dla prasy. Oczywiście nie ma problemu. Nie tylko fotograficznej, tak? No, dla każdej prasy, która się interesuje fotografią i jakoś jest z tym związana. Materiały prasowe oczywiście do tego też dołączamy, natomiast jeśli chodzi o hotele, to takie jeszcze udogodnienia dla prasy jeszcze nie mamy. Okej. To na przyszłość to można... I tak jesteście dobrzy, dlatego że jak się jedzie na fotokinę, to trzeba się wytłumaczyć z tego, że będzie się pisało o fotokinie, a nie, że tylko się robi zdjęcie. Tak? Ale tak. Ty na fotokinę jeździsz jako redaktor Newsweeka, więc nie. Tak, nie? Już nie? Nie. Wprawdzie jestem w bazie danych zapisany, jak przysyłają do mnie informacje, że jestem... przysyłają do mnie informacje o tym, że fotokina się znowu odbędzie, to przysyłają, że z Newsweeka i tak dalej. Ale kiedy tam przychodzę, żeby się akredytować, to muszę pokazać aktualną akredytację, pokazać aktualną publikację i wytłumaczyć, że będę pisał o fotokinie. No to ja nie miałem takich rzeczy, miałem, natomiast nadal miałem badża w tym roku, że fotal.pl. To takie zaszłość historyczna jakaś została. A byłeś na fotokinie z fotalem? Tak. No, jakieś 6-8 lat temu. Ale tak. Dobrze, wracając do targów łódzkich. 3 dni od 10 do 18. Marzec, to już wiemy. Co zobaczymy na targach? O czym możemy już powiedzieć? Bo wiem, że o niektórych rzeczach szeptałaś nam, ale powiedziałaś, że nie możemy jeszcze. No tak, trudno nam mówić w tym momencie już o wystawcach wszystkich, ponieważ zgłoszenia cały czas nadchodzą, rozmowy cały czas trwają, wiele firm po prostu decyduje się, no, potrzebuje więcej czasu na decyzję. Także na pewno nie możemy powiedzieć o firmach, na pewno będą duże, na pewno pojawią się nowe firmy, które do tej pory nie było. Także no, myślę, że będzie porównywalne z tamtym rokiem. Oczywiście bogaty program warsztatów. I tutaj wprowadzamy pewną nowość, ale o tym też jeszcze nie chcę mówić, bo jeszcze nie wypuściliśmy oficjalnej informacji na ten temat, ale będzie to fotografia bardzo popularna ostatnio, związana z troszeczkę inną dziedziną. W sobotę będą te warsztaty, no na pewno wzbudzą duże zainteresowanie. Będą również warsztaty reportażowe, będą portretowe. Będą warsztaty portretowe, będą warsztaty organizowane przez cyfrografię.pl. Będzie też po raz pierwszy poruszony temat zakazu fotografowania osób i budynków publicznych. I tutaj taki panel organizuje magazyn Film TV Camera we współpracy z Kancelarią Prawną Bukowski i Wspólnicy, to bardzo znana polska kancelaria. I oni właśnie w czwartek, będą mówili o tym, dlaczego zakaz fotografowania, czy można, czy nie można. Szymona, może ty z Marcinem, ty nie, nawet nie z Marcinem, a z Pawłem, mieliście taką fajną serię edukacyjną, może jakiś wykład o fotografowaniu pięknych kobiet. Pomyślimy. To jeszcze, jak dobrze jeszcze wiesz, znajdziemy trochę miejsca. Jak dobrze wiesz, na targach mamy dość dużo pracy i myślę, że ciężko będzie nam znaleźć już czas. Już na Facebooku się nas pytano, czy będziecie. Tak? I czy będziecie transmitować na żywo. Także już czekają. No to dobrze, to widzowie. Dobrze. Będziecie? Będziemy, oczywiście, że będziemy w tym roku w nowym miejscu. Myślę, że bardziej dostępni dla widzów, także pewnie też będziemy z Państwem się mogli łatwiej porozumieć, jeśli rozumiem, że nadal to miejsce, o którym rozmawialiśmy, tak? Tam wiesz, to autografy. Wizyty w zakładach zdjęcia, pracy, tak. Zdjęcia wspólne. Tak. Dobrze, ale to jeszcze przed nami. Dobra, warsztaty, a jeśli chodzi o wystawy, bo też w ubiegłym roku było całkiem sporo różnych wystaw. No tutaj jesteśmy jeszcze na etapie dogrywania tych spraw, także też jeszcze nic nie mogę powiedzieć na ten temat. Ale mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować jakąś wystawę rzeczywiście fotografii artystycznej na wysokim poziomie. A czy pewnie nie powiesz, która firma i pewnie nie powiesz co, ale czy będzie jakieś takie dodatkowe show, jakieś dodatkowe atrakcje? Takie? No, myślę, że firma, która co roku robi dodatkowe show, w tym roku również zapewni te atrakcje i będą to atrakcje, no, może nie takie klasyczne, znaczy na pewno jakieś piękne kobiety się również pojawią, ale również takie typowo męskie zabawki się pojawią. Samochody jakieś może. No. Coś w tym stylu. Już się przestraszyłem, że broń. Nie, o broni jeszcze nic nie wiem. Ale samochody. Pewnie tak. No dobra, czyli
od czwartku 23. 21. Bo 23 do soboty 23. Do soboty. Tak jest. No dobrze, my będziemy mieli jak zwykle dla Państwa zaproszenia, więc pewnie jakieś 5-6 tygodni, może 4 tygodnie przed targami będziemy je rozdawać. Jak będzie je można otrzymać, to będziemy informować. Na pewno w sposób prosty, a czasami trudniejszy, ale całkiem sporo. Ja jeszcze tylko dodam, że prenumeratorzy DFV tradycyjnie dostają wejściówkę na targi. Tak? Tak. O, warto szkoda, że nie prenumeruje DFV, bo mógł wejść na targi. Widzisz, biedaku. No dobrze. A ale masz jeszcze czas. A wy będziecie? My będziemy. I co w tym roku planujesz? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, oprócz tego, że wiem, jakie będą modelki. O, proszę. Kobiety będą. Kobiety. Wysokie? Zdefiniuj pojęcie wysokie. No wyższe od ciebie. To bardzo wysokie, jak na kobiety. No dobrze, a ty jeszcze... A będą chodzić na dwóch nogach? A dlaczego nie? Są takie kobiety, które są wyższe od Szymona. Pewnie tak. To, co mi przychodzi do głowy, to łódzki zespół koszykówki na przykład. Nie. No, ciekawy pomysł. Nie, będzie Agnieszka, która w zeszłym roku była już u nas na stoisku. Bardzo mocno przyciągała wzrok. Też jakąś koleżankę swoją przyprowadzi. Ona jest, a propos koszykówki, ona jest bardzo wysportowana, jest instruktorką fitness. Więc... No dobra, Marcin, ty się chciałeś czymś jeszcze pochwalić. Wiesz co, w zeszłym wydaniu fotograficznego programu Bez Nazwy i dwa wydania temu Krzysiek Patrycy pokazywał, że ma e-wydanie Fotokuriera, no to ja też przyniosłem moje e-wydanie, żeby pokazać, że ja też mam, tak? I to od jakiegoś czasu. Jakby zaleta mojego e-wydania polega między innymi na tym, że ja mogę powiększać obraz i wygodnie się to czyta najzwyczajniej w świecie. No i jeszcze dość istotna sprawa, że ja mam tych e-wydań, no to niestety tak to jest z iOS-em, tak bardzo intuicyjnie, a tych e-wydań mam naprawdę dużo, jest co czytać. Mhm. Pierwsze jest oczywiście płatne, tak jak większość prasy na iPady sprzedajemy to i mamy od lutego 2011 roku każde wydanie jest tylko na iPady? Do zakupienia też? Jest na Androida, na iPada, i na, ale od zawsze, od samego początku Digital Photo Video jest na Windows. Okej. Okay. No dobrze. To jeśli już... może to ja jestem tym łomem z brodą? Łomem z brodą? A nie widziałem pytań, czy jeszcze... Boże, wyproście tego łoma z brodą. Może chodzi o mój podwójny podbródek. Pozdrawiamy. Nie, to o mnie chodzi na pewno. Pozdrawiamy Grzegorza. No dobrze, proszę Państwa, to o targach na pewno jeszcze będziemy mówili nie raz. Czy jest coś, o czym zapomnieliśmy, a warto było powiedzieć? Myślę, że jeszcze zdążymy powiedzieć o czymś. Że chcemy jeszcze, staramy się poszerzać oczywiście zakres. No i w tym roku będziemy starali się namówić firmy ze sprzętem audio. Do tego, żeby się pokazały. Na razie mamy bardzo zacnego patrona medialnego, Estrada i Studio będzie patronem targów, no i staramy się wprowadzać właśnie ten zakres. W szerszym zakresie, no bo do tej pory był i Roland, jeszcze jedna firma. Okay. W każdym razie. Za dużo tych firm jest, tak, żeby wszystkie tak z głowy. Ale no, mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Mhm. No dobrze. Proszę Państwa, teraz przed nami dwa materiały. Jeden to jest film przygotowany przez firmę Panasonic, związany to z... To jest pytanie, czekaj, tak? po co audio na targach foto? A tutaj bym chciała, żeby Marcin się powiedział, bo to zrobił świetnie. Od lat kilku, a dokładnie od momentu premiery Nikon D90, audio jest ściśle związane z fotografią, kiedy lustrzanki zaczęły kręcić filmy, zresztą to są targi film, wideo, foto. I przepraszam, sorry, ale film niemy to jest naprawdę zagrożenie przeszłość. Ale to niektóre kobiety z brzydkim głosem fajnie wychodziły, podobno. No cóż, ale teraz... Zdefiniuj brzydki głos, jak to masz. Teraz to się zmieniło, to po pierwsze, a po drugie kwestię głosu też można załatwić dubbingiem. Natomiast cała kwestia obróbki dźwięku jest rzeczą nietrywialną. Pozyskiwania dźwięku, obróbki dźwięku i
montażu dźwięku jest rzeczą nietrywialną i związaną z filmowaniem. I myślę, że jest to dość oczywisty krok. Wszystkie systemy rejestracji dźwięku są bardzo pożądane przez ludzi, którzy kręcą filmy lustrzankami. Zgadzam się. Na pewno dlatego też firma Roland jest już u nas od kilku lat, się wystawia, bo oni już nie jedna firma poczuli. Roland produkuje sprzęt wysokiej klasy sprzęt audio. No poza tym jeszcze jest kwestia oprogramowania. Teraz do Ciebie strzał jeszcze, Marcin. Tyle, że wydanie elektroniczne digital foto wideo to zwykły PDF i nijak ma się do wydania fotokuriera. To na pewno napisał Krzysiek Patrycki. No, zapewne tak, natomiast faktem jest, że Krzysiek ma na razie jedno wydanie, a ja mam już 20 parę wydań na iPada, naście wydań na Androida i 64 wydania na Windows. Jasne. Przepraszam, myślałem, że to tylko targi foto, napisał Szoks, który zadał wcześniej to pytanie o AUF. No dobrze, proszę Państwa, wracamy do filmu pana Sonika. Przy okazji warsztatów, które będą, które odbywają się w różnych krajach w całej Europie, w Polsce w lutym i w marcu, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, wszystkie informacje na panasonic.pl/warsztaty. Zapraszamy. Myślę, że też dla czytelników Digital Photo Video, które jest patronem tych targów, i dla naszych widzów jest kilka miejsc. Wystarczy tam w rubryczce zaznaczyć, że Państwo dowiedzieli się o tych warsztatach od nas i wystarczy przysłać zgłoszenie. Na początku lutego pierwsze targi, to zaraz będzie ten film, a następnie zobaczymy materiał z Anną Powierżą. I proszę Państwa, mamy 5 takich zaproszeń dla osób, które będą chciały 3 lutego o godzinie 18 być na wernisażu w hotelu Hyatt. Ja jeszcze powiem, że z takich atrakcji muzycznych będzie zespół Loka, Mateusz Mijał, Adi Kowalski, Lidia Kopania. Także będzie wiele ciekawych rzeczy. A po tych dwóch materiałach gwóźdź naszego programu, czyli Canon 6D. So in this situation, we're slightly challenged because the light levels are dropping all the time. On top of that, the subject matter is a considerable distance away. I don't have a tripod with me, but I have other solutions to creating an image in a situation like this. I've already selected a lens, a 2.8 lens, which allows plenty of light in, so that I can select the widest open aperture I can possibly use. And I'm also going to adjust my ISO to give me a slightly quicker speed on my shutter to disallow camera shake. And there's another handy device on this camera which is almost like a built-in spirit level, and it's great for just smoothing out and making sure your horizon line is nice and straight. I'm really pleased with the final result. It's punchy, it's sharp, there's no camera shake. Managed to create an image in low light situation without the use of a tripod. Jesteśmy w Vere Studio, tuż przed kolejną sesją fotograficzną. Rozmawiamy z Anną Powierżą na temat wernisażu, który już w niedzielę, wernisażu jej zdjęć. Czego dotyczą te zdjęcia? Co jest na tych zdjęciach? Co to za wernisaż? Wernisaż jest z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Na zdjęciach są dzieci z oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka, które są podopiecznymi Fundacji Herosi. Fundację wspieramy już od 2 lat naszymi sesjami.
Całość tego eventu i wszystkiego, co jakby się toczy wokół tych zdjęć, głównie ma na celu, żeby wyciągnąć po prostu dzieci ze szpitala, stworzyć im możliwość oderwania się od rzeczywistości choroby, korytarzy szpitali i dać im możliwość zobaczenia świata od drugiej strony, tej totalnie niezwiązanej z chorobą. Skąd twoje zaangażowanie w taką działalność? No bo to nie jest sesja mody ze sławnymi modelkami, które robisz, nie są to twoje autorskie projekty, tylko no coś innego. Wiesz co, tak naprawdę zaczęło się od tego, że prezes Fundacji Aneta Roskowska przyszła kiedyś do mnie na spotkanie i mówi: słuchaj, no nie mam już pomysłów, nie wiem, co mogę zrobić jeszcze, żeby tym dzieciom ulżyć, pomóc, rozweselić. Na co dzień współpracując ze sportowcami, z muzykami, jakby tu się kumulują ich działania, oni przychodzą do szpitala, organizują im eventy, także przespałam się z tym dwie noce i pomyślałam sobie, że może jednak to będzie dla nich coś fajnego, bo poza tym, że coś będzie się działo, to nie będzie się działo to na terenie szpitala, bo dzieciaki przyjeżdżają tutaj do nas do studia, są obsługiwani przez profesjonalną stylistkę, wizażystkę, ze wszystkiego jest robiony backstage, mają pamiątkowy film i naprawdę mają tu niesamowitą dawkę emocji, radości i jakby to też jest bardzo, bardzo fajny event dla ich rodziców, którzy często tutaj są, bo jakby wiadomo, strach przed wszystkim, tak, więc są zawsze z tymi dziećmi. Dla nich pozostaje niesamowita pamiątka po tym wszystkim i jakby odchodzą na drugi plan te złe wspomnienia i te złe emocje, a na to miejsce na jakiś czas zagości chociaż trochę radości. Stylistka, wizażystka, czyli ty nie pokazujesz tych dzieci z punktu widzenia ich choroby, czy poprzez ich chorobę, ich cierpienia nie pokazujesz, tylko inaczej, tak? No, widzimy te zdjęcia tutaj na przebitkach. Jak dobierasz motywy, jak te dzieci, nie wiem, czy same decydują, jak się chcą przebrać, jak zapozować? Tak, generalnie nie miałam żadnych oporów, żeby wejść w ten projekt, natomiast jedną żelazną zasadą, której nie chciałam złamać, to jest to, że nie pokazujemy dzieci chorych. One wizualnie jakby no, nie da się w żaden sposób ukryć ich choroby, więc wymyśliłyśmy z Anetą wspólnie taki pomysł, że jakby totalnie zdrowe, piękne dziewczyny, czasami po prostu naprawdę ciężko w to uwierzyć, że to nie są profesjonalne modelki. Są peruki oczywiście i są stroje z Aladdina, czyli takie totalnie jakby historyczne czy nawiązujące do danych epok. A jak to wybieramy, to wybierają dzieci. To już zostawiamy im, dajemy wolną rękę. Oni mają na tyle dużo pomysłów, że nam niestety brakuje czasu na realizację tego, także z tym nie ma problemu. Ile tych zdjęć już udało się zrobić albo ile dzieciaków sfotografować? Liczyłaś to kiedyś? No niestety czasami jest zapowiedzianych na przykład 12 tak, osób, a przyjeżdża tylko 4 albo 3, bo ordynator powiedział, że no niestety wyniki badań są takie, że nie wychodzimy dzisiaj ze szpitala, ale było już sporo, było myślę, że na pewno ponad 30 dzieci. No z tym, że no trudno jest to zorganizować ze względu na rodzaj choroby. Często nie mogą niestety wyjść z tego szpitala. Natomiast sesji było już ponad 6-7 chyba. A ile zdjęć zobaczymy na wernisażu? To będzie niespodzianka, bo będzie trochę nowych. Będą zdjęcia z najnowszej sesji, która była 3 dni temu. Także będzie dużo świeżego materiału i też bardzo fajnym jakby urozmaiceniem, bo to nie pierwszy wernisaż, tylko czwarty z kolei, będzie to, że udało nam się zaangażować w to ludzi z nazwiskami ze świata mody, którzy w ogóle bez wahania w to weszli i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Także dzieci i młodzież, tak? No bo to nie są tylko dzieci, bo są też 20-latkowie i 20-latki, bardzo piękne, wystąpią w pokazie mody. W pokazie mody, do którego swoje stroje użyczyli, będę podglądać. Viola Piekut, jak ta Lala, Gaweł, Aleksandra Markowska, Maddox i Kuba Bonecki. Wszystko będzie stylizowała stylistka Karolina Trębacz, Stefan Mnu, której jesteśmy mega wdzięczni za to, że właśnie sprowadziła tych projektantów. No i myślę, że naprawdę, naprawdę warto. W czasie wernisażu będą zbierane oczywiście pieniążki na fundację. No i cóż, zapraszam do oglądania zdjęć. To dobra. Gdzie, o której i kiedy? Wernisaż będzie w hotelu Hyatt w niedzielę 18:00.
jakby to jest impreza zamknięta, tak? Czyli jakaś ilość ograniczona zaproszeń jest, bo takie wymagania dostaliśmy od hotelu, natomiast będzie konkurs na Facebooku na stronie fundacyjnej, na którym będzie można wygrać zaproszenia, także zapraszamy do śledzenia Herosi.eu. Natomiast na pewno niedługo pojawią się zdjęcia w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich, tak jak zwykle się to dzieje, czy to w Kafe Kulturalna, czy w Kawce. Jeszcze dokładnie do miejsca nie mamy dogranego, ale myślę, że to kwestia czasu, informacje się niedługo pojawią. Czyli na Facebooku szukać Fundacji Herosi, tak? Proszę szukać, zapraszamy, zaproszenia do wygrania. No to zapraszamy, myślę, że warto zobaczyć te zdjęcia i warto też wspomóc taki szczytny cel. No tak, Anna Powierża, moja fotografia. Ci, którzy chcą otrzymać zaproszenia na ten wernisaż, proszę piszcie na tv@bankier.pl i pierwsze 5 osób, które do nas napiszą, otrzymają takie zaproszenie. Miałem jeszcze taki pomysł, żeby zapytać o imię brodatego łoma, ale myślę, że nie będziemy komplikować na dzisiaj tematu. Także zaproszenia czekają, piszcie do nas, powtarzam jeszcze raz, tv@bankier.pl. Zmienił nam się skład w studio, jest tutaj nasz gość specjalny z firmy Canon, jest również nasz specjalny aparat z firmy Canon, przepraszam, Robert Woźniak, jest Arek Olech z Optycznych. Dzień dobry. I nie jest z firmy Canon. Nie. Marcin Bójko, który też nie jest z firmy Canon. Ale zmienił miejsce. Tak jest. A naszym gościem, takim nieżywym, jest ten oto aparat, to jest Canon 6D. Ale działający w trybie ostatnia, live view. Ostatnia premiera. Żywy jest cały czas podłączony. Zobaczymy. Grzesiek, jest obraz z niego, to pokaż może, jak żyje ten aparat. No tak, nie, to nie jest aparat. Może kontynuuję. Ostatnia premiera taka poważna waszej firmy. I chciałbym poprosić Roberta, żeby tak powiedział kilka słów o tym aparacie, zanim nasi eksperci oraz goście poprzez internet będą mogli zadać jakieś interesujące pytania. No, na początek może bardzo ogólnie. Jest to nasza najtańsza pełnoklatkowa lustrzanka cyfrowa. Mhm. To tak bardzo ogólnie. Mówimy czasami, że jest to w przypadku naszej firmy wejście w świat fotografii pełnoklatkowej. Wydaje mi się, że zdecydowana większość fotografów, którzy używają lustrzanek, marzeniem jest posiadanie takiego aparatu, który ma pełną klatkę. Takie jest dążenie. I tutaj Canon wprowadził model, który jest po prostu na dzień dzisiejszy naszym najtańszym aparatem. No i jeszcze cały czas wszyscy mają żywo w pamięci aparat, który praktycznie przestał być produkowany, czyli 5D Mark II. Natomiast już nie mówimy o tym aparacie. Mhm. Porównujemy ceny do aparatu 5D Mark III. Także to jest na dzisiaj najtańszy aparat pełnoklatkowy, który, no też krótko, najnowsze technologie, jakie Canon na dzień dzisiejszy posiada, najnowszy procesor Digic 5 Plus, bardzo szeroki zakres czułości, od 100 do 25600, natywny zakres. Najlepszy z możliwych, na dzień dzisiejszy też, najlepsza z możliwych jakość nagrywania, to o tym też może parę słów później powiem. Mamy takie dwa poziomy nagrywania filmów, podstawowy i podwyższony. I to jest jeden z trzech aparatów. Mhm. Oczywiście 5D Mark III i 1DX posiadają ten właśnie podwyższony poziom nagrywania związany z kodekiem. To jest mniejsza kompresja, czy...? Tak, tak. Praktycznie trzykrotnie mniejsza kompresja, co skutkuje takimi korzyściami jak ładniejsze przejścia tonalne? Ogólnie tak, jeżeli chodzi o obróbkę sygnału, to cała postprodukcja w tym lepszym kodeku jest po prostu na wyższym poziomie, mniejsze są straty, ale też komputery, które używamy przy obróbce tego obrazu używanego z tym lepszym kodekiem,
mogą być mniej wymagające. Po prostu sygnał jest mniej skompresowany i nie jest potrzebna tak duża moc procesora w komputerze czy karcie graficznej, która jest wymagana przy tym mocniejszym kodeku z większą kompresją. No tak, ale autofokus jest tutaj z piątki Mark II. Oj, nie. Zupełnie nowy autofokus. I to jest... Nie wiem, czy wszyscy... myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest to na dzień dzisiejszy najczulszy autofokus w całej ofercie Canona. Czulszy nawet niż w aparatach 1DX i 5D Mark III. Czyli do jakiego zakresu... Taki parametr, jaki podajemy w przypadku czułościowa autofokusa, to są jednostki EV. Tak. I to jest pierwszy aparat pracujący od minus 3 EV. A możemy to obrazowo jakoś, panowie, powiedzieć? Światło księżyca w pełni, ale to tylko centralny punkt autofokusu. Dokładnie. Tak. No ja tutaj nie mówię o... Ale co ciekawsze, jeśli chodzi o boczne punkty autofokusu, nie ma ani jednego dokumentu, w którym Canon podawałby, jaka jest czułość. A Robert na to pytanie nie chce odpowiedzieć. Ale pytałeś już go? Przypiekałem stopy. Jeżeli tam jest minus 3, to tam przynajmniej ja taką specyfikację widziałem, które było plus EV dla tych, plus pół EV dla tych bocznych. Czyli 2,5, tak? Specyfikacji. Plus pół EV. A, czy plus pół EV. Plus pół EV. Ten się zaczął od minus 3, a tamte się zaczynają od plus pół EV. Czyli czy tylko centralny jest krzyżowy? Tylko centralny jest krzyżowy, tak. To troszeczkę też determinuje zastosowanie tego aparatu i na pewno nie jest to aparat do fotografii reporterskiej, szczególnie jeżeli chodzi o sport, o dziką przyrodę, gdzie jest nam potrzebny bardzo szybki aparat z szybkim śledzącym autofokusem, to na pewno nie, natomiast oczywiście do większości zastosowań się nadaje i szczególnie, jeszcze raz tutaj podkreślam, ten centralny punkt AF jest niezwykle czuły i no nieprawdopodobnie czuły, wręcz to tak określił, tutaj nie ma w ogóle porównania ze starym aparatem 5D Mark II. Co jeszcze odróżnia 6D od 5D Mark III? Co odróżnia? No, trochę mi się nie podoba to porównanie, bo miał być tutaj aparat główną gwiazdą, a ja teraz musiałbym wymieniać listę rzeczy, które nie ma. A to powiedz, czym jest lepszy. Ja nie powiedziałem, że czym jest gorszy, tylko co go odróżnia. No, on jest pozycjonowany jako konstrukcja, to nie jest konstrukcja funkcjonalna, tak? No. Jest szereg... Robert, No kurczę, człowieku. Dobrze, dziękuję za pomoc. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o to, co go wyróżnia zdecydowanie, no to są te elementy, o których tutaj Marcin powiedział, czyli pierwsza nasza lustrzanka z wbudowanym GPS-em, pierwsza nasza lustrzanka z wbudowanym transmitterem Wi-Fi. I to jest też przez nas aparat, który tak jakby chcemy, żeby był w znacznej mierze dedykowany dla podróżników, dla osób, które podróżują, ponieważ funkcjonalność GPS-a, funkcjonalność Wi-Fi no, wydatnie pomaga, szczególnie GPS. Ja celowo tutaj, mam nadzieję, że to później będzie można pokazać, przyniosłem komputer, gdzie jest zainstalowane oprogramowanie Canona, gdzie można sobie wyświetlić później w prosty sposób zdjęcia z tymi tagami GPS-u plus ścieżkę, którą przebyliśmy. Aparat w wbudowanym GPS-ie potrafi automatycznie aktualizować czas. Przekraczamy strefy czasowe. To teraz ci się wbije, bo już mamy tutaj użytkownika, który zadaje pytanie pasujące do tego, o czym teraz mówisz. Adam mnie odpyta, jaka jest prędkość transmisji Wi-Fi? To są... Jak szybko aparat może wysłać pliki JPG RAW przez Wi-Fi? No myśmy to empirycznie sprawdzali, zresztą na ostatnim, tutaj Marcin może potwierdzić, na naszym ostatnim spotkaniu mieliśmy takie spotkanie z dziennikarzami, gdzie testowaliśmy 6D, bardziej tak od strony właśnie praktycznej, między innymi testowaliśmy też szybkość transmisji, ile tam wychodziło RAWy pełne, około... Ponuro wychodziło, około 2-3 MB na sekundę. Znaczy... Ale to wychodziło tak, że jedno zdjęcie poszło na przykład wolno, za chwilę przesyłał... Około, chaos na Wi-Fi może tam... Być może, to też bardzo dużo zależy od tego, co się dzieje w okolicy. Jest wysoce prawdopodobne, że był chaos na Wi-Fi, natomiast ja korzystałem z tego też w takich dość kontrolowanych warunkach, czyli zamknięta sieć Wi-Fi, bardzo blisko nadajnika,
i wówczas nie udało się osiągnąć prędkości wyżej 3 MB na sekundę. To jednak jest... 3 razy 8... No to jeden RAW to jest 10 sekund, tak. Aha. No a to... jeden JPEG to około 2 sekund na JPEG. To dokończę to pytanie. Ono już tutaj nie do końca dotyczy Wi-Fi, ale wyczerpiemy temat pana Adama J. Czy poziom uszczelnienia jest na poziomie 5D Mark III? Trudno odpowiedzieć precyzyjnie na tak zadane pytanie. Aparat jest w opisach, jest opisywany jako odporny na kurz, na zachlapanie. Sama konstrukcja jest nieco słabsza, ponieważ 5D Mark III jest odlewem magnezowym. Tutaj w tym aparacie tylna ścianka, przednia ścianka są z magnezu, natomiast górna i dolna to jest tworzywo, oczywiście wysokiego gatunku. I jest odporne na zachlapanie, na kurz. Podobnie jest opisane 5D Mark III, czyli tutaj jakby trzymając się tej specyfikacji, to jest to zbliżony poziom. Natomiast nie ma tak precyzyjnych określeń. Nie wiem, jak panowie testujący sprzęt, czy w przypadku innych firm na przykład, czy jest taka specyfikacja, która pokazuje jakieś klasy szczelności, bo my w Canonie nie podajemy takich dokładnych informacji. No niestety nie ma na razie standardu przemysłowego dotyczącego klasy szczelności. Także po prostu można powiedzieć, że aparat jest wodoodporny do 10 metrów, ale zanurzenia, ale to jest jedyna forma podawania klasy szczelności. No to tak samo jak ja się dowiedziałem, że jak jest water resistant na zegarku napisane, to okazuje się, że oznacza to, że można go zachlapać przy zmywaniu. Potem atmosfery, 10 atmosfer to jest większe zachlapanie, 20 atmosfer można wejść dopiero pod prysznic, 30 atmosfer można pływać, abstrakcja kompletna i ściema totalna. Przy czym nie mówię, że tutaj jest ściema, bo żebyśmy tutaj tak na to nie patrzeli. Teraz tak, ten aparat skierowany do amatora. Mamy kilka pytań, które spróbuję tak zebrać w jedno. Proszę o porównanie 6D do 7D pod kątem zaawansowanego amatora, napisał Edmund. I mamy następne takie śmieszne. Dlaczego Kazio alias Smukła Dzida powinien wybrać 6D zamiast D600? Pytanie skierowane do pana Roberta oczywiście. I właściwie pozostańmy na razie przy tych dwóch pytaniach. No dobrze, to znaczy chciałbym sprostować, być może troszeczkę źle zostałem zrozumiany. Ten aparat to jest powiedzmy taki miks profesjonalnych możliwości funkcji i troszkę bardziej amatorskich, więc ja tutaj nie chciałbym stanowczo twierdzić, że jest to aparat dla amatorów, bo na pewno znajdzie w wielu przypadkach zastosowanie czysto profesjonalne. Zresztą na warsztatach ostatnich mieliśmy przykład fotografa, który... Dokładnie, także fotografia profesjonalna, podróżnicza, tam gdzie fotografowie niekoniecznie chcą zabierać ciężki aparat 1DX, ten aparat jest znacznie lżejszy, mniejszy. Pełna klatka daje te same możliwości, zakres niezwykle wysoka jakość na wysokich czułościach, to jest kolejna duża zaleta tego aparatu. Na najwyższym poziomie jakość filmowania, tutaj się nic nie różni od 1DX i 5D Mark III, więc jest na pewno wielu zawodowców kupi ten aparat do takiej codziennej pracy. Sygnał wideo nie skompresowany jest podawany na złącze HDMI? To już krótko odpowiem. Żaden, na dzień dzisiejszy nie ma takiego aparatu w ofercie Canona. Jedynym wyjątkiem w niedługim czasie będzie 5D Mark III, co zostało oficjalnie jesienią anonsowane, że przez upgrade firmware'u będzie czyste wyjście HDMI. Także na dzień dzisiejszy wszystkie aparaty mają ograniczoną rozdzielczość na wyjściu HDMI i oczywiście sygnał. Czyli nie rozdzielczość, kompresję sygnału. Ale też nie jest Full HD. To nie jest czysty, to nie jest rozdzielczość Full HD, jest zmniejszona rozdzielczość i też kompresja, która praktycznie nie nadaje się do przechwytywania tego obrazu do jakichkolwiek poważniejszych zastosowań. A to taki wyjątek będzie w 5D Mark III. Natomiast wracając do tych pytań, dlaczego kupić ten aparat, a nie D600? Nie lubię takich bezpośrednich porównań. Przepraszam, pojawiają się kolejne. Canon 6 jest stosunkowo oczywista, bo D600 jest tańszy, tak? Canon 6D 7300, Nikon D600 6300. Dzisiejsza cena w ABF Photo. Jak Canon zamierza konkurować z Nikonem D600? Który jest lepszym aparatem, to taka dygresja do ceny Canona. I takie pytania się powtarzają, więc to... Tak. Ja myślę, że w przypadku
takiego poziomu cenowego, oczywiście każdy by chciał, żeby aparat był jak najtańszy. Natomiast ja mówię, że kwestia użytkowników, potencjalnych użytkowników tego typu aparatów jest wielu z nich, którzy z bardzo dużą rozwagą podchodzą do konkretnego modelu i cena aparatu nie jest, oczywiście jest ważna, ale to nie jest główny i jedyny czynnik decydujący o zakupie, tak? Czyli to jest już decyzja połączona z wyborem odpowiednich obiektywów, kwestia oprogramowania, kwestia... No jest wiele czynników, ja tutaj musiałbym też na pewno z drugiej strony, gdybym się tutaj zamienił miejscami z panem z Nikona, mogły być podobne argumenty, ale wiele osób kupuje Canona, bardzo wielu zawodowców ceni Canona za jakość obrazka, za kwestię odwzorowania tonacji skóry, za właśnie... Za możliwość, znaczy inaczej, te zdjęcia, które generowane są przez aparaty Canona, wymagają mniejszej obróbki postprodukcji, jeżeli je robimy w JPEG-ach, a zależy nam na czasie, więc tutaj oczywiście chcielibyśmy mieć jak najtańsze aparaty, ale myślę, że to nie jest aparat dla początkujących i tutaj cena, ta różnica w cenie nie będzie decydowała, dobra, bo w ten sposób byśmy już jasne, ale zatrzymali sprzedaż. Zostawmy tak? Kwestię ceny. Jak się ma 6D do 7D? Bo było też jakby to drugie pytanie. 6D do 7D, tak. No, inna grupa użytkowników. Użytkowników. Pełna klatka, czyli pełne możliwości obiektywów szerokokątnych. Ja uważam, że jest to świetny aparat na przykład dla fotografii ślubnej, gdzie możemy wykorzystać w ciasnych pomieszczeniach, w ciasnych kościołach, w ciasnych, małych. To są specyficzne warunki fotografii ślubnej, reportażu ślubnego, gdzie mamy ograniczoną ilość miejsca w kościele, ograniczoną ilość miejsca tam, gdzie jest sala weselna, tak, to tam o szeroki kąt odgrywa bardzo duże znaczenie. Kwestia plastyki tego obrazu, która jest oczywiście większa. Ten środkowy punkt centralny autofokusa w zupełności, w większości przypadków przy takiej charakterze fotografii w zupełności wystarcza. Tak? Z kolei gdybyśmy uprawiali fotografię sportową, reportaże, gdzie zależy na szybkim aparacie z szybkim autofokusem śledzącym, no to oczywiście 7D jest aparatem lepszym pod tym względem. 8 klatek na sekundę, tutaj mamy 4,5. Tam mamy 8 klatek, tam mamy 19 punktów, wszystkie krzyżowe, więc ten autofokus śledzący działa znacznie lepiej przy tego typu fotografii, więc niemniej jednak uważam, że ten aparat jest bardziej uniwersalnym aparatem od aparatu 7D. Kolejna rzecz, no filmowanie. No, tutaj mamy najnowsze rozwiązania związane z filmowaniem, mamy te dwa rodzaje kodeków, mamy kody czasowe, przy pełnej klatce również są większe możliwości, także no to są na pewno te względy, które mogą spowodować. No oczywiście czułość, tak? Czyli tutaj mamy 25600 w 7D na starszych procesorach, ta czułość jest słabsza, więc... Jasne. Możesz pokazać menu aparatu i powiedzieć o głównych funkcjach? Taki szybki przelot po funkcjach, tak? Teraz mamy akurat poziomicę. No teraz Państwo wszyscy tutaj widzimy menu główne aparatu. Canon już od wielu lat menu ma, można powiedzieć, bardzo podobne w każdym aparacie, bardzo proste, czytelne, proste zakładki, które się rozwijają w dół. Zwolnij migawkę bez karty, widziałem. Tak, można taką... To kiedyś była przygoda. Można taką opcję wykonać. Tu jeszcze, tak, mamy obraz dalej, tak? Czy nam ten obraz? O. To może pokażę szybko... Tylko, że teraz tego nie widzę, tak, na poglądzie? Może się poruszyło jeszcze. Tak jest. O, ucieka. Okay. No z ciekawszych funkcji to, co jest w nowych aparatach, mamy korekcję aberracji obiektywu. Aparat rozpoznaje ten obiektyw, który jest podłączony do... Który jest podłączony do korpusu. Z takich ciekawszych rzeczy, no może pokażę tutaj to, co jest nowego w tym aparacie, ekspozycja wielokrotna. Czy to jest HDR? Ekspozycja wielokrotna to nie jest HDR. HDR mamy pod spodem, dlatego jest troszeczkę
Nie widać tego wyraźnie, ponieważ jest nieaktywny, nie ma możliwości włączenia HDR-u w przypadku ustawienia zdjęć w formacie RAW. Musi być aparat ustawiony w JPEG-ach i wtedy, i wtedy nam się pojawi, podświetli właściwie ten napis. Także no, ten HDR i multi-ekspozycja jest troszkę ograniczona w stosunku do 5D Mark III 1DX, ale są takie możliwości, więc to jest ciekawe na pewno. Tu jeszcze pokażę to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli GPS ze wszystkimi potrzebnymi ustawieniami. Aparat może współpracować na wbudowanym lub też możemy podłączyć zewnętrzny kanonowski oczywiście odbiornik GPS. Tutaj w nastawach mamy autoaktualizację czasu, w nastawach mamy ustawienie co jaki czas nam się synchronizuje z satelitą, zależy od potrzeb, co sekundę do co 5 minut. No i tutaj też rejestrator GPS, który automatycznie rejestruje właśnie co sekundę, bądź też od co sekundę do co 5 minut rejestruje naszą pozycję. Później przesyłamy te informacje zarejestrowane do komputera i na komputerze na mapie wyświetlamy trasę, którą przebyliśmy danego dnia. Każdy dzień jest oznaczony inną ścieżką logowania. Sławek pyta, mój telefon ma problemy z łapaniem satelit do GPS. Co w przypadku, gdy robimy zdjęcia, aparat nie złapie satelit i nie może ustalić położenia? No po prostu te zdjęcia nie są oznaczone tagami GPS. Na pewno tak, na pewno w pomieszczeniach, tak jak tutaj jesteśmy, GPS aktywny, ale cały czas nam ikona mruga GPS-u, to znaczy, że został połączenie z satelitami zostało utracone. Mhm. Na zewnątrz nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja tutaj przejechałem tą drogę w mieście, jeszcze tam byłem w jednym miejscu i cały czas ta ścieżka, trasa została zapamiętana przy wyłączonym aparacie. Także ten moduł jest, śledzenia jest aktywny nawet przy wyłączonym aparacie. Dane są zapisywane w pamięci aparatu, nie na karcie. Dopiero później możemy sobie kartę włożyć i te dane przegrać do aparatu. No to też trzeba trochę uważać, bo wysysa bardzo mocną baterię. No tutaj z tym określeniem mocno, to ja bym tak nie przesadzał, bo rozmawiałem z innej redakcji, tak? Rozmawialiśmy z panem, który testował, który nie wyrażał się tak kategorycznie, także nie. No, ja dwa razy zostawiłem włączony GPS, następnego dnia już bateria była do imentu wyczerpana. Nie, no tak, ale to się nigdy nie zdarzało w innych lustrzankach Canona. No tak, tylko to oczywiście, to coś za coś, tak? Mamy tutaj trochę dygresja w inną stronę, ale nowoczesne telefony komórkowe, nowe, najlepsze smartfony, no niestety, jeżeli chcemy na drugi dzień rozmawiać, tak, to pamiętamy, że w nocy trzeba ten akumulator naładować. Więc tu jest tak samo, jeżeli się wybieramy w trasę, w podróż, to na pewno jeden akumulator to jest moim zdaniem po prostu nieodpowiedzialność fotografa, który wybiera się, nie wiem, chociażby na jakąś pracę zawodową na plan z jednym akumulatorem. Uważam, że drugi to jest minimum, najlepiej mieć dwa zapasowe i wtedy ten problem większego zużycia. I oba sprzedane przez Canona oczywiście, tak? Znaczy, no, sprzedać może każdy sklep, który handluje Canonem. Natomiast ja sobie wyobrażam jeszcze jedną sytuację, w której ten GPS może być paskudną niespodzianką, to znaczy długi lot samolotem. Kiedy po 12 godzinach lotu na przykład wyjmiemy aparat, który gdzieś tam był przechowywany w bagażu podręcznym, ale przecież go nie wyciągaliśmy, bo po co? I trafiamy w egzotyczne miejsce i okazuje się, że zamk. No ja myślę, że jeszcze raz to podkreślę. Odpowiedzialny fotograf nie używa aparatu tylko z jednym akumulatorem, więc po prostu wkłada drugi naładowany i problem jest pytanie, znika. Ile zdjęć można zrobić z włączonym i z wyłączonym GPS? No przykro mi, ale na to pytanie teraz precyzyjnie nie odpowiem, więc nie będę tutaj strzelał. Żadnej różnicy nie ma i to jest raczej w ten sposób, że chodzi o czas pracy GPS-u, bo jeżeli czy na tej baterii można zrobić około 1000 zdjęć. Jeżeli będziemy robili te 1000 zdjęć w ciągu godziny, to zrobimy 1000 zdjęć, ale jeżeli zrobimy pierwszego dnia 3 zdjęcia, a następnego dnia będziemy próbowali, no to nie zrobimy już nic więcej, bo akumulator będzie rozładowany, więc to zależy od czasu funkcjonowania odbiornika GPS w aparacie.
Tutaj oczywiście można też regulować tą częstotliwość. Można, tak. Się, w związku z tym, jak się leci w tym samolocie, to sobie jak ktoś chce mi widzieć, jaką trasę przebywał, to nie musi co 5 sekund czy co sekundę mieć, tylko może sobie tam co te pół godziny ustawić, żeby się komunikował. Więc tej baterii mu zjedz, że tak powiem, troszeczkę mniej. Natomiast no, znaczy, też zawsze można wyłączyć, nie popadajmy w paranoję. Tak, no, ja jestem zwolennikiem tego, że wyluszczarki dawały nam mnóstwo możliwości nowych, ale też, żeby dały nam możliwość wyłączania pewnych rzeczy, żeby luszczankę uznaję za sprzęt dla osoby na tyle zaawansowanych, że ona mniej więcej wie, czego oczekuje od aparatu. W związku z powyższym, jeżeli producent nam coś daje, to świetnie, ale niech tam też pozwoli wyłączyć. No i tutaj tak jest, w związku z tym nie widzę problemu tak naprawdę. Jesteśmy przy menu. To, no właśnie, to może czy jeszcze... w aparacie jest mikroregulacja dla front focus i back focus? Czy mamy możliwość ustawienia zapisu wielkości plików RAW i wielkości JPEG dołączanego jednocześnie z RAW-em? To już tutaj pokażę, jeżeli można, jeszcze raz to menu. Tutaj byliśmy w nastawach. Jeżeli chodzi o ustawienia jakości plików, to są dostępne trzy rozmiary RAW-ów, tak? I do tego możemy dobierać takie wielkości JPEG-ów. Także tutaj jest szeroki zakres konfiguracji. Mikroregulacji nie ma w tym aparacie, także to jest też jakby... autofokusu? Idziemy w stronę... Jest. Przepraszam, jeszcze raz. Bo tutaj nie chciałbym być precyzyjny. Mikroregulacja autofokusu nie ma tutaj w tym menu, ale w funkcjach specjalnych jest. Jeszcze raz to, przepraszam. Sprawdźmy to jeszcze. Autofokus. Żebyśmy byli tutaj precyzyjni. Oprócz tego jest ta fajna możliwość regulacji autofokusu, w ogóle trybu pracy. Przepraszam. Dziękuję za podpowiedź. W takim jest razie. I dla obiektywu, i tak. Dla wszystkich nas. Tak, tak. Tutaj jest dokładnie tak samo jak w 5D Mark III, czyli mamy regulację dla szerokiego kąta i dla tele. I aparat zapamiętuje każdy tutaj obiekt. Tylko no, ten podsystem autofokusu jest znacznie uboższy i to wszystko jest zaszyte w tych funkcjach specjalnych, a nie w menu oddzielne, tak jak 5D Mark III ma. No tak, oddzielne menu w ogóle do autofokusu. W tamtych aparatach jest mocno rozbudowany. Tak. Ile RAW-ów? Zarówno 1DX, jak i 5DX. Ale ja się tutaj absolutnie nie zgadzam, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, są gotowe dyscypliny, jak już trochę schodzimy na inny aparat, ale ja uważam, że ten autofokus w 1DX w 5D Mark III ustawia się 3 razy łatwiej niż w 1D Mark IV, 1D Mark III, to jest moim zdaniem kapitalne posunięcie z gotowymi. Jak już się wie, nie, ale jak kilka razy przeszło, to tak, ale na początku to jest tak, że ta ilość tych zakładek oszołamia na pewno. Są gotowe dyscypliny sportowe, czyli jakby rodzaje ruchów, które po prostu podpasowujemy pod daną sytuację. Uważam, że znaczy tak, umówmy się, że każdy aparat, czy to jest 1100D, tak, nasz najtańszy obecnie aparat, czy to jest 1DX, w pierwszych dniach użytkowania zawsze będzie stanowił problem, natomiast zakładamy, że się uczymy, rozwijamy się i po kilku dniach, tygodniach, już nie wiem, miesiącach w ciemno ustawiamy i ustawiamy tak, jak chcemy ten aparat. No dobrze. Mamy kolejne pytania. Ile RAW-ów w serii przed zapchaniem bufora? No to takie precyzyjne, nie odpowiem na to pytanie. Może otworzymy. Musiałbym specyfikację sprawdzić, tak? Bo to w specyfikacji. A to można sprawdzić bardzo szybko. Przełącz wróła. On w ogóle wyświetla bodaj 9 RAW-ów. Podczas przełączenia chodzi o bufor, tak? Tak, tak. No to usłyszymy kiedyś. Który aparat jest lżejszy? 6D czy 5D Mark III? No 6D. 6D, tak. To jest najlżejszy nasz, najmniejszy aparat pełnoklatkowy. Czy to pytanie zadam, ja wiem, jaka będzie odpowiedź. Niedługo ma wyjść Canon EOS 70D, czy to prawda? Niestety na tego typu pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dobrze. Czy jesteś w stanie, tylko nie chcesz. Jesteś w stanie, tylko nie chcesz. Jak 6D współpracuje z zamiennikami Tamron Sigma? To nie wiem nawet, czy to do... To pytanie oczywiście dla redaktorów, tak? Ja miałem przyjemność fotografować, oczywiście nie chwaliłem się tym później za mocno, ale przyjemność fotografować Sigma 35, tą nową. Bardzo fajny tandem, naprawdę bardzo miłe połączenie i żadnego problemu nie miałem. Podejrzewam, że jakby dokładniej pogrzebać, tylko ja niestety nie jestem tego typu gatunkiem sprawdzacza. Jakby dokładniej pogrzebać, to mogłoby się okazać, że ma jakiś front focus czy back focus z tą Sigmą. No ale ponieważ można wyregulować, to jakby to też nie jest duży problem.
Ja nie miałem jeszcze okazji, używałem z 24-105 dokładnie taki zestaw jak tutaj. To... Zadowolony byłeś? Nie wypowiem się. No, tak. Znaczy, miałem, tylko nie testowaliśmy jeszcze tego aparatu na warsztatach. Jest pytanie, kiedy test 6D u Was? W przyszłym tygodniu redaktor go dostaje do testu, w związku z tym zaczynamy od początku przyszłego tygodnia, więc... Czy funkcję GPS można wyłączyć całkowicie? Tak. Po prostu mamy wybór. Odbiornik wbudowany, odbiornik zewnętrzny, bądź też GPS wyłączony całkowicie. Pytanie o wielkość bufora i pamięci. Ile zdjęć seryjnych można zrobić z maksymalną prędkością w trybie RAW? Kolejny raz to samo pytanie, więc... No to możesz. Przełącz go w seryjny, tylko zdejmij dechielek. Tak, dechielek, krótki czas. Możesz mu na manual focus przyłożyć. Ja przepraszam, ale tutaj panowie są bywalcami, tutaj czują się jak u siebie w kuchni. Ja niestety tutaj jestem rzadko i dlatego się stresuję. Zapominam najprostszych rzeczy czasami. Weź tylko na manual focus przerzuć, żeby on ci nie jeździł jeszcze. Dobrze, tutaj mamy ten. Tylko, że karta jest nam potrzebna. Potrzebujemy karty SD. Szymon, ja mam kartę, mam kartę w kieszeni. Przeszukuję Robertowi kieszeni. W kieszeni kurtki, tak. Nie ma problemu, podam kurtkę. W tej czarnej. Przepraszamy za tą krótką przerwę. Na wymagania czytelników w związku z powyższym. Jak to się mówiło, problem poza granicami naszego kraju, tak? Karta jest wolna czy szybka? A to jest znaczy, istotne, z punktu widzenia zapchania bufora to nie ma znaczenia, natomiast później ma dosyć istotne znaczenie. Czy da się tym aparatem sterować przez Wi-Fi? Czy Canon 6D może pracować z zewnętrznym GPS, na przykład w smartfonie przez Wi-Fi? Czy Canon planuje dodatkowy soft na iOS, Androida, wykorzystujący Wi-Fi i GPS? Może odpowiem zanim... Wiesz co, to może poproszę Cię soft, o to, żeby... Soft na Androida już jest i iOS-a. Natomiast ja tu pokażę, to może wcześniej pokażę pokazałbym menu, tak? Wi-Fi, krótko... To zaraz po teście. Na każde pytanie. To teraz zadam pytanie, które jest... Musimy słuchać, żeby... No. 20 jakieś, 19, 20... 17. Mi się wydaje, że 14. To jest ostatni numer i jeszcze zrób jedną serię, jaki było ostatnie zdjęcie, numer zdjęcia ostatni. I zobaczymy jeszcze raz. Czy to prawda, że są dwie wersje Canona 6D z GPS-em i bez? Czy są jeszcze jakieś różnice? Gdzie mamy tutaj pudełeczko? Pudełeczko schowaliśmy. Szymon, przynieś pudełko. Ale czy jest odpowiedź na to? To znaczy, jest oznaczenia, są dwa rodzaje oznaczeń. Pan Pablo policzył 16. Tak, tak jest też ostatni numer i karta ma klasę czwartą, więc to nie jest jakoś przesadnie szybka karta, 15 MB na sekundę. WG w nawiasie. WG, to jest czyli... oznaczenie WG. Są GPS. Dwa oznaczenia. Posiłkuję się moim wydaniem, bo ja nawet o tym napisałem. WG to jest z Wi-Fi i GPS-em. Jest jeszcze wersja N bez obydwu tych funkcji. Czy ona jest dostępna w Polsce? Nie, sprzedajemy tylko taką wersję właśnie, jasne, jaką tutaj mamy. Jest pełni wyposażoną. Kilka pytań na temat tego, jak kontrolować dźwięk, skoro nie ma wejścia słuchawkowego. Czy są jakieś pomysły w ogóle? Czy jest jakieś rozwiązanie? Czy można kontrolować przez wyjście audio. Przez wyjście audio, które oczywiście aparat ma. Czyli podłączamy się z monitorowaniem dźwięku przez gniazdo audio. Wyjściowe audio, no bo mamy tutaj w aparacie, wyjście AV. Przez wyjście AV. Mhm. No dobrze, to teraz takie... Tam wcześniej było pytanie, może, bo chciałbym o tym powiedzieć, ponieważ Wi-Fi... to jest rzecz, która jest bardzo fajna tutaj w aparacie, czyli właśnie... Masz już. Mam jeszcze raz, przepraszam. O, funkcję Wi-Fi i tutaj, a ten kabelek sobie muszę pomagać, żeby to pokazać. O, tutaj macie Państwo wyświetlone opcje, które daje nam Wi-Fi, więc na górze mamy opis, tak? Możemy przesyłać zdjęcia pomiędzy dwoma aparatami, czyli z aparatu na aparat. Możemy właśnie
w tym ustawieniu sterować aparatem przez specjalną aplikację Canon, zarówno na platformę iOS, jak i Androida udostępnił aplikację, która służy do sterowania tym aparatem z poziomu smartfona bądź też tabletu. Tak? Jeżeli pamiętam dobrze prezentację grudniową waszych nowych line-upów całych produktowych, tak, to tam chyba szóstka stała i była sterowana. Aplikacja nazywa się EOS Remote, także każdy, kto ma, tak, ma aparat, ma smartfon, może kontrolować pracę aparatu, ustawiając czułość, migawkę, przysłonę, oczywiście ustawiać ostrość i wyzwalać migawkę. Wyłącznie możemy tutaj sterować wykonywaniem zdjęć. W tym ustawieniu kolejnym mamy zdalne sterowanie z wykorzystaniem EOS Utility. No tutaj znacznie bardziej rozbudowane są możliwości, łącznie ze startem i stopem nagrywania filmu, jak też kwestia ustawienia ostrości, punktów ostrości, wybierania odpowiednich punktów ostrości, balansu bieli i tak dalej. Wszystkie ustawienia, jakie praktycznie możemy zrobić przy pomocy aparatu, są dostępne z poziomu EOS Utility poprzez sterowanie zewnętrzne. Kolejna ikona to jest druk na drukarce. Większość naszych drukarek, które mamy w ofercie, ma wbudowane właśnie również karty Wi-Fi. Możemy bezpośrednio drukować na drukarce przez właśnie transmisję bezprzewodową. Kolejne to jest bezpośrednio z aparatu jest możliwość wysyłania zdjęć do popularnych serwisów internetowych, takich jak oczywiście Facebook, YouTube. No i ostatnia ikona, z kolei urządzenia domowe, telewizory oczywiście, które posiadają protokół DLNA, umożliwia nam wyświetlanie zdjęć, pokazu slajdów bezprzewodowo właśnie na takich urządzeniach. No dobrze. Teraz mamy pytanie następujące. Podobno Canon 6D nie ma gniazda do lamp studyjnych. Pewnie chodzi o PC Synka. Czy Wi-Fi może coś pomóc? W jaki sposób typowy fotoamator może wykorzystać Wi-Fi? Rozumiem jedynie sterowanie, podglądanie aparatu przez smartfon. Czy system autofokusa z powodu tylko jednego czujnika krzyżowego jest aż tak zły, jak to oceniają niektórzy komentatorzy? Porównanie z 650D. I ta druga część to do panów, ale pierwsza do pana Roberta. No tak, tutaj jest kilka cech, które plasuje ten aparat bardziej po stronie aparatów amatorskich, czyli brak tego gniazda przewodowego do podłączenia lamp, słabsza migawka, tu może powiem kilka rzeczy, no jedna 4000 sekundy. Czy jest gwarancja na migawkę? Od razu pytanie. Po pierwsze, w samych warunkach gwarancyjnych nie ma takiego parametru podawanego, natomiast z drugiej strony Canon deklaruje żywotność. W wybranych modelach swoich aparatów deklaruje żywotność migawki. W tym aparacie Canon deklaruje, że tym aparatem wykonamy co najmniej 100 tysięcy zdjęć. Dla porównania 5D Mark III to jest 150 tysięcy, 7D 150 tysięcy, 1DX to jest 400 tysięcy. 400 już, 250 000. Pamiętam w poprzednich, nieźle. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do tego. Wracając do lampy, to tutaj tak, nie ma połączenia kablowego, natomiast nie wiem. No jest gorąca stopka. Jaka u was jest, jakie wy macie zdanie na ten temat, ale ja jaki procent tak, ludzi używa jeszcze? Ostatnio używałem tego aparatu w ogóle w zastosowaniach studyjnych, podłączając go do lamp Hensela. I same lampy Hensela mają już taki nadajniczek, który się wpina w gorącą stopkę. Tak jest. Więc ja nie wiem, czy to w ogóle ktokolwiek używa tego złącza PCC. No właśnie, a jeżeli używa, no to jest też bardzo proste rozwiązanie. Kostka, którą się wtyka w gorącą stopkę i już. Więc PC Synku kompletnie mi nie brakuje. Zresztą ja robiłem taką bardzo skomplikowaną kombinację alpejską, która polegała na tym, że miałem bezprzewodowy sterownik do lamp błyskowych i bezprzewodowy sterownik do aparatu radiowe i sterownik był podłączony do wejścia wężyka spustowego, a aparat wyzwalał lampy i to wszystko stosunkowo fajnie działało, więc to w takiej pracy studyjnej nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób upośledzało funkcjonowanie aparatu. Kontynuujemy temat błyskowy. Canon 6D nie ma wbudowanego flesza, nie ma też modułu sterującego fleszami zewnętrznymi. Czy może tu pomóc Wi-Fi?
W żaden sposób, to na razie nie ma żadnego systemu, który by dogadywał się z Wi-Fi, to po pierwsze, a po drugie nie ma systemu, czy w ogóle sam protokół Wi-Fi jest zbyt wolny, żeby można było myśleć o synchronizacji lamp błyskowych. Tam jest zbyt dużo narzutów takich komunikacyjnych na protokół Wi-Fi, więc do tego kompletnie nie będzie, podejrzewam, używany. Dobrze. Dlaczego 5D Mark III ani 6D nie mają matryc o większej ilości megapikseli, tak jak to zrobił Nikon z D800? No tutaj oczywiście kwestia, nie wiem, po pierwsze trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie. Dlaczego? Dlatego, że każdy produkuje, że Canon produkuje własne matryce, Canon produkuje, to są matryce CMOS produkcji Canona. Coraz lepsze oczywiście tutaj efekty widać w ostatnich modelach aparatów, doskonałej jakości zdjęcia, na bardzo wysokich czułościach. Kierunek jest bardziej w stronę funkcjonalności moim zdaniem, czyli no ja rozmawiam z wieloma zawodowymi fotografami, którzy posiadają potężne studia i pracują i w studio i na zewnątrz i mniej więcej odpowiedzi są takie, że rozdzielczość 20 milionów wystarcza im w 80% ich pracy zawodowej, a jeżeli rzeczywiście chcą posiadać bardzo wysoką rozdzielczość, no to po prostu fotografują aparatami średnioformatowymi z przystawkami cyfrowymi. Ale jest to trochę zastanawiające, nie? Że macie trzy najnowsze aparaty, 1DX, 5D Mark III i 6D i w zasadzie te różnice pomiędzy tymi rozdzielczościami są małe, bo tu mamy 18, tak. Tu mamy 20, tu mamy 22 i też zastanawiałem się tak naprawdę, czy nawet z ekonomicznego punktu widzenia nie lepiej było zrobić jednej dobrej i wszystkie pełnoklatkowe i wszystkie włożyć do każdego z tych aparatów tak naprawdę. No a myślę, że tu jedno z pytań też dotyczy tego, że te różne matryce w różnych aparatach i to jest według jednego z naszych użytkowników, którego w tej chwili pytania nie znajdę, poszukiwanie tego świętego Graala na dzień dzisiejszy. Znaczy takie rozpoznanie bojem, tak? Robimy trzy matryce, zobaczymy. Małymi kroczkami na razie. Małymi kroczkami. Takie. Znaczy, no, wydaje mi się, że tak, że 5D Mark III, oczywiście to jest nieweryfikowalne, ale 5D Mark III wydaje mi się, że miał matrycę przeniesioną z 5D Mark II, której pewnie został wagon. 6D ma matrycę, która została zaprojektowana na nowo, bo jest ewidentnie lepsza od matrycy 6D. 5D Mark III, 5D Mark II. Natomiast 1DX no to jest klasa sama w sobie i ja podejrzewam, że Canon jeszcze przez 2-3 lata nie będzie instalował tej matrycy do aparatów pełnoklatkowych, bo to jest za dobra matryca. Szkoda dawać jakby jakość DX-a za znacznie mniejsze pieniądze. No dobrze, to teraz kilka pytań użytkowych. Jedna ciekawa informacja od Wiesława. Nikon super, ale Canon robi lepsze zdjęcia. Podoba mi się, tak, oczywiście. Ten pan wygrał 6D. Zależy, kto jest po drugiej stronie Canona. Czy długotrwałe filmowanie wpływa na żywotność matrycy? Ja odpowiem w ten sposób, że nie mamy takich danych na ten temat i też nie ma takich tutaj sygnałów z rynku na ten temat. Tak samo leżenie aparatu na półce wpływa na żywotność. Z czasem w każdym aparacie pojawiają się pixele, dyfuzja, w związku z powyższym to... Aparat jest zabezpieczony. Używać czym szybciej, póki myślę, że matryca ma mało hot pixeli. Jaki jest zasięg Wi-Fi w terenie otwartym? No, teoria mówi nam o 150 metrach, natomiast to oczywiście praktyka może to weryfikować. Tak samo jak mówiliśmy wcześniej o prędkości, no to też w teorii maksymalna prędkość to jest, bo tutaj mówiliśmy o tym, jak nam to wyszło w praktyce, w tych określonych warunkach, w których byliśmy wtedy. Natomiast w teorii ten transmitter oparty jest na protokole, też nie będę precyzyjny, ale mieliśmy kiedyś standard G, teraz mamy standard N. I to jest na tym najnowszym standardzie N oparty, gdzie w teorii przynajmniej mamy 150 megabitów na sekundę, tak? Taką prędkość w tym transmitterze i zasięg również około 150 metrów. Natomiast w praktyce mogą to być mniejsze wartości. To kolejne dwa pytania o Wi-Fi. Jak funkcja Wi-Fi wpływa na czas pracy aparatu na jednym akumulatorze? Jak długo działa bateria na podłączonym DLNA przez Wi-Fi?
No to też trzeba by to było empirycznie przetestować. Panowie, jakieś tutaj macie już informacje na ten temat? Nie, ty nie miałeś aparatu, ja mam za stary telewizor. No też jeszcze tutaj. Znaczy, jako producent nie podajemy dokładnych danych na ten temat i ja tutaj też jasne. Nie chciałbym. Czy dobrze rozumiem, że nie mogę sterować nagrywaniem filmu przez tablet i tylko i wyłącznie zdjęcia, Paweł P? Tak. Jeżeli chodzi o taką stuprocentową funkcjonalność związaną z zdalnym sterowaniem, z przejęciem sterowania nad aparatem poprzez zewnętrzny komputer, no to aplikacja EOS Utility, którą wgrywamy do komputera. Wówczas musimy być podłączeni kablem i jest taka aplikacja na... Nie, bezprzewodową. EOS Utility nie pozwoli na nagrywanie filmów, jeżeli jest komunikacja Wi-Fi. Nie, precyzyjnie pozwala, ja to prostuję, bo ja to... Możemy nagrywać filmy, możemy wykonać start to bez problemu, tylko że film się nagrywa na karcie, ta karta musi być w środku, bo jeżeli robimy zdjęcia, to rzeczywiście, czy karta jest w aparacie, czy nie, aparat po włączeniu Wi-Fi, aparat mówi, że nie będzie działało. Nie będzie działał podgląd, tak? No bo podgląd może nie jest wysyłany. Aha, bo teraz chwila zastanowienia, rzeczywiście... znaczy tak, po pierwsze możemy to sprawdzić, ale prawdopodobnie Marcin ma rację, bo ja też mówiąc o Wi-Fi troszeczkę mam mocno wbite w głowie funkcjonalność transmiterów bezprzewodowych, bo są różnice pomiędzy, jest kilka różnic między transmiterami, które kupujemy do aparatów 7D i wyżej, a tym tutaj wbudowanym i tak, jest jak mówi Marcin. Okay. Jest jeszcze kabelkowa wersja, można podłączyć tablet do Canona przez kabel USB i wtedy możemy to samo, co możemy zrobić na komputerze, możemy zrobić też na tablecie i to warunkiem jest, żeby tablet, czy to urządzenie, z którego korzystamy, to jest albo iOS, albo Android, warunkiem jest, żeby miał tego USB hosta. Jeżeli ma USB hosta, to jesteśmy w stanie podłączyć i sterować tak samo jak EOS Utility, super. Czyli zrobić praktycznie wszystko łącznie z podglądem na żywo. Trudne pytanie, czy używając Magic Lantern tracimy gwarancję? Ha. No pytanie chyba bardziej teraz do serwisu, bo też... A serwis nam udzieli tej odpowiedzi, bo my zapytamy waszego serwisu. To znaczy nie wiem jaka jest sytuacja w momencie, kiedy odinstalujemy Magic Lantern, czy serwis ma jakąkolwiek w tym momencie informację o plikach, które ewentualnie mogłyby tam pozostać, bo możemy przecież to oprogramowanie odinstalować przed pójściem do serwisu generalnie, tak mi się wydaje. Ale pewno licznik na przykład flashowań i co tam było z flashowaniem, to ja bym w takim aparacie wprowadził. Ale to... Faktem jest, że Canon straszy w ogóle Magic Lantern, że jeżeli zaczną grzebać w DX-ie, to będą mieli poważne problemy. Tak? Tak. No. Czy 6D jest mniejszy niż 7D? Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, dużo tych pytań takich związanych ze specyfikacją techniczną, przepraszam, ale nie znam jej na pamięć. Chłopaki, jak wy myślicie? Optyczne.pl, porównywarka aparatów, wybieramy 6D, tak, wybieramy 7D i tak się wyświetla tam wszystko góra, dół. Czy można przypisać funkcję balansu? Nie uczymy się na pamięć wymiarów tak naprawdę, więc... Czy można przypisać funkcję balansu bieli jakiemuś guziczkowi na budowie? To znaczy tak, aparat, tak jak właśnie te lepsze konstrukcje naszych aparatów, tutaj idziemy w górę, tak, mamy custom, znaczy mamy C1, C2, to są komórki, do których przypisujemy wszystkie ustawienia aparatu, dokładnie każdy parametr, jaki został zmieniony, ustawienie autofokusa, konfiguracja tego aparatu, balans bieli, to wszystko zapisujemy pod C1, bądź zupełnie inne ustawienia, niezależnie pod C2 i przełączając aparat w ten tryb błyskawicznie
aparat wchodzi w te ustawienia, które zostały przypisane. Tak, łącznie z balansem. Albo szybciej bilet. Odpowiadając na to pytanie, bo to jeden z moich kopniaków recenzenckich, nie można przypisać żadnemu klawiszu, żadnemu guzikowi. Guzikowi. Guziki można przeprogramowywać, ale niestety nie można balansu bieli. I jedna ponura rzecz, no, w 5D Mark III i w 5D Mark II, w 5D Mark I tak samo, czyli w każdej piątce informacja o balansie bieli jest wyświetlana na tym wyświetlaczu. Tu tej informacji nie ma. Więc nawet jeżeli na przykład zrobimy coś takiego, że przeprogramujemy guzik, który moim zdaniem jest kompletnie bez sensu, czyli pomiar światła. Ja bym wolał mieć zamiast pomiaru światła balans bieli. Jeżeli nawet przeprogramujemy ten guzik, to i tak będziemy musieli patrzeć na tylny wyświetlacz, żeby zmieniać, więc to jakby... Ale ja mam pytanie, no bo mówisz, że wolałbyś balans bieli, ale tak jako fotograf tak błyskawicznie i często zmieniasz otoczenie, robiąc zdjęcia? Tak. Prawda jest taka, że w pracujemy w świetle to dziennym. Masz to w ogóle i tak i nie. Znaczy, jeżeli mam dobrze ustawiony balans bieli, to łatwiej jest mi ocenić ekspozycję, która jest zbudowana na podstawie JPEG-a. Prawda. Zaszytego w RAW-ie. Ja mi chodzi tylko o to, że pracujemy w świetle sztucznym, albo no specyfika, tu powrócę do tego fotografa ślubnego, to rzeczywiście jest problem, kiedy on pracując w kościele tam w tym oświetleniu bardzo różnorodnym, w pewnym momencie musi szybko wyjść na zewnątrz. Właśnie, tak? Właśnie trafiłeś, to znaczy ja jak testowałem 6D, to akurat byłem na ślubie i to było tak, że w kościele to mi sprawiało duży problem, a później był jeszcze gorszy problem, to znaczy wesele. I tam były trzy pomieszczenia, każde oświetlone innym światłem. I między tymi pomieszczeniami się poruszałem dość szybko. I co gorsza, lepsza, nieważne, drukowałem zdjęcia na bieżąco, prosto z aparatu, na drukarce. I wtedy muszę mieć dobry odpek. Bo nie jestem w stanie... No, ale to jest kwestia, tak jak mówię, to kwestia przygotowania. Zawsze te warunki można sprawdzić wcześniej, zapisać sobie ustawienia. Zdecydowanie mniejszy i lżejszy jest 6D. Adam, 680 gramów 6D, a 820 gramów 7D. Tak, to waga na pewno. I wymiary też są odrobinę mniejsze w przypadku pierwszej 5 mm w jednym wymiarze i po 2 mm w dwóch kolejnych. To też Adam nam tutaj taki raport. No i prawie 200 gramów różnicy w wadze. No jest sporo. Tak. Jest powtarzające. No to mi brakuje, jeżeli mówimy o tym, że 6D reklamujemy tu już z Robertem też rozmawiałem jeszcze przed wejściem, że dla podróżników i mały, przyjemny taki aparacik do wszystkiego, to tego, co ma 60D i ekran uchylny. Miałem przeczytać, bo... Fajnie przydałby się. I do filmowania. Kupstal, Shox. Dlaczego Canon nie wprowadził odchylanego LCD w tym modelu? Czemu aparat nie posiada wbudowanej lampy i ruchomego ekranu? I kilka jeszcze takich już tam wędrujących pod tych podróży. Wbudowana lampa dla mnie niekoniecznie, natomiast ruchomy ekran w podróży, jakieś makro, nie makro, jakieś akcje w tłumie, czy właśnie do filmowania, wiadomo, przydaje się. No to słuchamy teraz przedstawiciela producenta. To tak, na pewno ekran ruchomy zabiera miejsce, aparat byłby większy, byłby cięższy. Mógłby być, bo zwróćcie uwagę jeszcze panowie, jaka jest, że 60D jest aparatem chyba trochę cięższym nawet od 6D. To można by to sprawdzić też tutaj. Więc ten ekran robi swoje. Ja bym tego bronił, tego wyświetlacza wbudowanego. Oczywiście jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, mała moda na ruchome wyświetlacze, ale trzy. Tak dużo tracimy, nie posiadając tego ekranu. No ja cały czas posiłkuję się opiniami zawodowców, którzy pracują w bardzo trudnych warunkach, w tłumie, muszą wykonywać zdjęcia w bardzo trudnych pozycjach, tak? I jakoś nie ma z ich strony wielkich oczekiwań i próśb o wprowadzenie ekranów ruchomych. Canon jest firmą bardzo taką, która mocno się wsłuchuje w opinię zawodowców i w ich oczekiwania i każdy nowy model stara się właśnie wprowadzić takie funkcje, takie rozwiązania, które spełnią te oczekiwania. I ekran, obrotowy ekran tutaj nie jest. To czasem nie jest tak, że nikt im nie dał tego spróbować, w związku z tym nie wiedzą, jakie to jest fajne? Myślę, że to jest też związane ze specyfiką pracy i z... kwestia też wytrzymałości na warunki zewnętrzne, kwestia możliwości szybszego uszkodzenia tego ekranu. Seria G była przez długi czas popularna wśród
zawodowy fotograf, jaki taki backup. Ale to jest też przykład. Ona miała też. Ale proszę zwrócić uwagę. Te wcześniejsze miały często, które były jakieś. No proszę porównać G12 do G15 właśnie. Jaka jest, może być różnica między dwoma aparatami ze względu na ekran? Aparat jest naprawdę o wiele mniejszy od G12, G15. I teraz pytanie, tak? Aparat jest mniejszy. Kto co woli, tak? Ja jestem troszeczkę zwolennikiem jednak, że ekran ruchomy mógłby mi się przydać, natomiast nie sądzę, żebym kupował czy szukał aparatu i był tutaj... To był kolejny argument, że tak powiem... Użytkownik nasz Daniel podsumował to jednym zdaniem. Byłby za atrakcyjny. I potem Szoks napisał, że jestem zawodowcem i mówię, że odkąd mam odchylany ekran, to korzystam zawsze z tego rozwiązania podczas fotoreportaży i reportaży filmowych. Warto posiłkować się opiniami zawodowców, pisze Krzysiek, ale aparat podobno dedykowany jest dla amatorów. Ja myślę, że to w ogóle jest, można przytoczyć taką anegdotę, jak to przychodzi, znaczy na święta mężczyzna dostaje od teściowej dwa krawaty, zielony i czerwony, pierwszy dzień świąt idzie do teściowej na obiad, żeby jej zrobić przyjemność, zakłada czerwony krawat, dzwonią do drzwi, teściowa otwiera, co? Czerwony się nie podobał. I to jest tak, jak byłby ruchomy wyświetlacz, to można byłoby kopać Canona za to, że jest ruchomy wyświetlacz. Jak nie ma ruchomego wyświetlacza, można kopać za to, że nie ma ruchomego wyświetlacza. Tak samo z megapikselami. Jak jest za dużo megapikseli, no to natychmiast kopiemy za to, że jest za dużo megapikseli, słaba dynamika i tak dalej. A jak jest mało megapikseli, no to kopiemy, że jest mało megapikseli. Wraca to pytanie jak bumerang, ja go jeszcze nie przeczytałem, liczyłem na lepszą okazję, ale chyba muszę. Czy autofokus jest wystarczający do fotografowania bardziej dynamicznych sytuacji? Na przykład biegające dzieci w ogródku. To chyba do Was pytanie. Do mnie też, ja mam biegające dzieci. Tak? Jak? Uważam, że jak najbardziej, tak, w zupełności wystarczające. Po pierwsze, taki komfort, jak biegające własne dzieci w ogródku, to jest sytuacja, która się powtarza codziennie, więc nie ma obawy, że te zdjęcia nam umkną, okazja nam umknie, więc nawet gdyby nam część zdjęć nie wyszła, nie ma problemu, codziennie możemy robić takie zdjęcia. Tak więc ja uważam, że tutaj do takich zastosowań jak najbardziej. Gdybym miał się z tym aparatem wybrać na linię końcową boiska piłkarskiego i wykonać ważne zdjęcia ze spotkania, to bym się troszeczkę bał tego aparatu i raczej bym go nie zabrał. Tak? No tak, to jakby... ty byś wziął do X-a. Pytanie, ale... 7D, ja tutaj mutacja podkreślam. Tego pytania jeszcze, czy 11 punktów wystarczy na ostre zdjęcie? No to... Ja jedną rzecz chciałem pokazać, może dostaniemy menu. Do góry musi tylko troszeczkę kabel, tak. Do góry pociągnij kabel w górę, bo on tam gubi. Tak, ale nie mam teraz. O, jesteś. I tutaj te funkcje specjalne, w których już na początku grzebaliśmy. A kiedy znikną funkcje specjalne, to jest moje pytanie do Canona. Jest tak, że jakby możliwości konfiguracji tego autofokusu są znacznie wyższe niż w 5D Mark II na przykład. Tak. Możemy sobie po pierwsze czułość śledzenia wybrać, możemy sobie wybrać stopień czułości na te dzieci w ogródku, tak? Czyli chaotycznie poruszające się obiekty. Również to, czy ma najpierw nastawić ostrość, czy najpierw wyzwolić migawkę i jeszcze kilka takich priorytetów, więc trzeba przyznać, że z punktu widzenia takiej fotografii, fotografujemy dziecko w ogródku, chaotycznie poruszający się przedmiot dosyć szybko. Ja tam uważam, że fotografia dziecięca jest najbardziej wymagający rodzaj fotografii. To sportowy jest to jak biegnie po tej bieżni, to wiadomo, tak, gdzie zacznie, gdzie skończy mniej więcej. Zresztą, to, co jest ciekawe, ja robiłem wywiad z fotografem Gazety Wyborczej, który ma na swoim koncie wiele fotografii sportowych. Fotografuję non-stop Canonem i ja go pytam o te wszystkie autofokusy. On mówi, nie, w życiu tego nie używałem. Mówisz o Kubie Atys. Tak, Kuba Atys. Fotografuje zawsze, mówi, że jak na przykład fotografuje narty, nigdy nie ufa autofokusowi, tak, ustawia się na grudkę śniegu konkretnie. Na grudkę śniegu, wyłącza autofokus, czeka, aż mu narciarz wjedzie w ostrość. Nie wiem, czy to pytanie było, bo nie oglądałem od początku. Chciałem zapytać odnośnie migawki, czy będzie darmowa wymiana migawki również po gwarancji, to znaczy przed 100 tysiącami cykli. Tak, to jest w ten sposób realizowane, że jeżeli się zdarzy taka sytuacja, ktoś przyjdzie do serwisu powiedzmy po 2 latach, serwis sprawdza przebieg migawki, jeżeli ta migawka
ma poniżej 100 tysięcy, no to tutaj na wymiana. Nasz koszt następuje wymiana. Z jakimi obiektywami natywnie aparat ma być sprzedawany? Jaka gwarancja na sprzęt? Czy będą jakieś promocje? Nikon dawał 600 zł upustu na D600. Czy wideo ma autofokus? Czy przy wideo można sterować przesłoną? 6 zł. To ja może tutaj powiem parę słów na temat filmowania. Myślę, że będzie wielu, bardzo nawet wielu kupców, klientów tego aparatu, którzy go kupią wyłącznie do tego, żeby tym aparatem filmować. Jak wiadomo, filmowanie lustrzankami jest obecnie niezwykle popularne. Takim pionierem i rozwinął bardzo tą popularność to był nasz aparat 5D Mark II. 5D Mark III jest kontynuacją tej popularności, natomiast tutaj niczym ten aparat nie ustępuje właśnie 5D Mark III, 1DX pod tym względem. I myślę, że wiele osób go kupi do tych celów. Zawodowców, oczywiście mówię o zawodowcach i oni nie będą dla amatorów, płakali, że ma 11 punktów autofokusa. Dla amatorów tutaj niestety wiadomość jest taka, że autofokus nie ma tej opcji, jaka jest w 650D, czyli w trakcie filmowania w 650D, przypomnę, jest autofokus śledzący, szczególnie przy nowych obiektywach STM. Tutaj tej funkcjonalności nie ma, czyli po prostu możemy ustawiać ostrość w trakcie filmowania, ale wymuszając ją przyciskiem. Oczywiście ze wszystkimi negatywnymi skutkami, czyli poszukiwaniem ostrości, przeostrzaniem, więc to wiadomo, że taki fragment jest do wycięcia. Tak? Natomiast zawodowcy ustawiają ostrość przy pomocy specjalnych akcesorii, follow focusów tak zwanych, bądź też bardzo prosty sposób można wykorzystać czujniki autofokusa, które są w tym aparacie, ustawić ostrość przed ujęciem, wykonać ujęcie, ustawić przed kolejnym ujęciem, i tak po prostu krok po kroku budować cały materiał. Więc z punktu widzenia amatora, który nie będzie używał takich dodatkowych akcesorii, jest ustawienie ostrości jest dość kłopotliwe i trzeba mieć odpowiednią wprawę, bądź też liczyć się z tym, że spora część materiału takiego reportażu na żywo może być po prostu nieostra. Mam jeszcze dwa pytania. Z jakimi obiektywami natywnie ma być sprzedawany aparat? Jaka gwarancja na sprzęt? Czy będą jakieś promocje? Gwarancja standardowa. Ja nie potrafię teraz odpowiedzieć. Nie, roczna jest. Rok gwarancji standardowo. Tutaj nie potrafię odpowiedzieć, czy jakaś taka promocja pojawi się z wydłużoną gwarancją. Jeżeli chodzi o obiektywy, no tutaj akurat przykład tego aparatu, który przyniosłem w pudełku. Sprzedawany właśnie z tym obiektywem 24-105 f światło 4. To jest taki zestaw kitowy i to jest... Fajne to szkiełko? Bardzo fajna konstrukcja, przede wszystkim Elka. Uszczelniony, stabilizowany, więc i naprawdę daje dobrą jakość obrazu. Można oczywiście narzekać o taki spacerzum trochę już. No tak, tak. Mhm. To jest kit, tak? Taki klasyczny kit 24-105. Bardzo obiektyw lubiany przez bardzo wielu fotografów, naprawdę. Tak. Teraz pokazał się jeszcze 24-70 f4. Znacznie droższy, więc też... Nie wiem, czy Canon planuje. To jest w ogóle dziwny obiektyw, ale myślę, że... No jest, widziałem go na półce, 5700 bodajże, czy coś takiego, podczas gdy ten kosztuje 3 coś, więc... No ja dzisiaj w cenę opatrzyłem, to już cena chyba zniszcza, bo 4900 jest w 20 kilku sklepach na cenę, także tutaj... Jak spisuje się autofokus z obiektywami F4 lub ciemniejszymi, skoro już przy autofokusie? No tak, jeżeli chodzi o ten punkt centralny, który jest od minus 3 V, to musi to być jasny obiektyw, 2.8 i jaśniejszy. Żeby działał od minus 3 V, tak? Tak. A tak to spada do normalnego tamtego 0,5 czy jakoś, tak? Ja nie pamiętam teraz, nie wiem, czy tutaj sprawdzaliście pod tym względem, Marcin? Nie, ja nie sprawdzałem. Ja używałem z tym. Czy jeżeli kupię wersję bez GPS i Wi-Fi poza Unią Europejską, Canon Polska uzna mi gwarancję? No to mogę powiedzieć tak, dotyczy to kompleksowo całej oferty Canona, że jest dokładne rozgraniczenie pomiędzy rynkami sprzedaży i jest rynek europejski, jest rynek amerykański, rynek azjatycki i karta gwarancyjna, nie mamy kart globalnych, tak, także karta gwarancyjna dotyczy konkretnego rynku, czyli aparat kupiony, obojętnie jaki aparat kupiony w USA, nie będzie w Europie naprawiony i odwrotnie. Mhm.
Rozumiem. To teraz wracam do pytań, bo tak zawędrowałem do najnowszych, się trochę zgubiłem. Dla mnie jako fotografa, pejzażysty, ekspozycja wielokrotna to poza pełną klatką najciekawszy element tego aparatu. Wykonam bowiem zdjęcie krajobrazu o rozpiętości tonalnej wręcz niewiarygodnej. Proszę na temat tej funkcji powiedzieć coś więcej. To akurat, jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną, to bardziej mówimy o HDR-ze, bo trzeba tutaj te dwie funkcje rozróżnić. W HDR-ze wykonujemy trzy klatki, identyczne ujęcie, ten sam kadr, z różnymi czasami ekspozycji. Tu mamy możliwość od plus 3 do minus 3 EV, czyli w takim przedziale możemy ustawić te trzy zdjęcia i to jest HDR. Tak? Potem automatycznie aparat skleja nam te trzy zdjęcia w jedno. Ta funkcjonalność jest mniejsza niż w przypadku 5D Mark II, ponieważ tam możemy robić zdjęcia w RAW-ach. Mark III, przepraszam. Możemy zrobić zdjęcia w RAW-ach i możemy zachować zdjęcia źródłowe i mieć ten finalny HDR. Tutaj tylko to jedno zdjęcie HDR mamy finalne. No dodatkowo tam są więcej efektów specjalnych związanych z HDR-em. A multiekspozycja jest to zupełnie coś innego, czyli tutaj nakładamy zdjęcia na siebie i oczywiście każdy kadr wtedy jest inny, tak? Czyli możemy skadrować. I to jest co ciekawe, taka multiekspozycja w RAW-ie, to znaczy finalny plik RAW jest sklejoną ekspozycją z trzech różnych kadrów. Muszę to kiedyś obejrzeć. Natomiast jakby bezsensowność tego HDR-u w JPEG-u polega na tym, że sam RAW ma znacznie wyższą rozpiętość tonalną niż HDR utworzony z trzech JPEG-ów. Nawet przy, jak ustawisz ten maksymalny. Tak, plus, nawet przy 6 EV plus jeszcze w bonusie możemy dostać przesunięcie między ekspozycjami. Ale ty mówisz teraz o rozpiętości tonalnej RAW-u, tak, jako takiej, natomiast, że możesz sobie suwakiem później tą wyciągać światła, tak? Tak, ja mówię o tym, że ilość danych, jaka jest w pliku RAW, przekracza to, co jest w stanie aparat skleić wypluwając na koniec JPEG-a. Jakby znacznie lepsze efekty. Ja zrobiłem taki eksperyment. Zrobiłem HDR-a z maksymalną możliwą rozpiętością tonalną i w tym samym miejscu chwilę później zrobiłem RAW-a. I z tego RAW-a wyciągnąłem znacznie więcej danych niż było w tym sklejonym HDR-ze, a jeszcze ekspozycje były rozsunięte, bo on jakby, jeżeli aparat nie jest na statywie, to on nie skleja zbyt precyzyjnie przesunięć między kadrami. Czy jest funkcja cichych zdjęć, pyta Maciej? Kilka. Tak, tutaj. Cicha, super cicha i absolutnie cicha. Tak? Tutaj jest, tak, tu jest ten sam tryb, który jest w aparacie 5D Mark III. Myślę, że po raz kolejny podam przykład fotografa ślubnego, który wykonuje zdjęcia absolutnej ciszy, kiedy młodzi sobie składają przysięgę. I to jest fotograf, jest takim trochę przekleństwem kamerzysty, który stoi obok i nagrywa tą samą sytuację i ta trzaskająca, głośna migawka później w ogóle w brzydki sposób jest efektem, brzydkim efektem na filmie. Ta cicha migawka to jest kapitalna sprawa, bo to jest jakaś, nie wiem, 1/4 tego dźwięku. Czy w ogóle w standardowym, możemy to pokazać? W standardowym działaniu, czy standardowy dźwięk, no to jest standardowy dźwięk, on jest znacznie cichszy od 5D Mark II. Może, mam nadzieję, że mój mikrofon to łapie. Teraz możemy się przełączyć w tryb cichy, to jest tryb cichy. A możemy jeszcze się przełączyć w tryb live view. I to jest zdjęcie w trybie live view. No super. Nie usypiali. Specjalny mechanizm, który wyhamowuje opuszczające się lustro. Pytanie bardzo ciekawe do pana Roberta. Kurząca matryca Nikona D600 mnie zniechęciła do niego. Myślę o Canonie EOS 6D. Jak pan może mnie zachęcić do kupna Canon EOS 6D zamiast Nikon D600? No ja uważam, matryca się nie kurzy. Ja uważam tak. Matryca tutaj oczywiście tak. Matryca się nie kurzy. Canon ma doskonale rozwiązaną kilka technik, sposobów czyszczenia matrycy. Mamy w aparacie wbudowany mechanizm samoczyszczenia się matrycy na dwóch poziomach. Poza tym Nikon tutaj D600 też ma wbudowane, tylko on sobie tam narzuca. Wyczyści i narzuca. No to jest tak, to jest tam problem. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć jedną ważną rzecz. Dajemy razem z aparatem
bardzo rozbudowane, funkcjonalne oprogramowanie. Dajemy takie samo oprogramowanie do każdego aparatu, czy to jest aparat 1100D, czy to jest 1DX, ten sam pakiet, to oprogramowanie zwiększa swoją funkcjonalność. Jest to bardzo duża wartość, która podnosi wartość całego zestawu. Mamy tam też, mając aparat, który nie ma HDR-u, nie ma multiekspozycji, mamy tą funkcję w programie, możemy sobie zaprojektować, zrobić jakiś scenariusz zdjęć, które użyjemy na przykład w multiekspozycji i zrobić tą multiekspozycję przy pomocy tego programu. Tak samo możemy sobie wykonać bracketing, zwykły bracketing ekspozycji i też mamy zdjęcia, które możemy później wykorzystać w funkcji, która jest, czyli zrobić ten HDR. Mamy moduł, który służy do automatycznego czyszczenia zdjęć, czyli jak matryca jest brudna, w aparacie mamy funkcję automapowania matrycy. Aparat zapamiętuje położenie brudów na matrycy i ich wielkość, ich intensywność, gęstość. I później jest specjalny moduł, który wyciąga te informacje z pliku zdjęciowego i automatycznie usuwa te brudy, więc ten proces jest zautomatyzowany i szybki. No tutaj mówiąc o oprogramowaniu, musiałbym opowiedzieć jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Najważniejsze to jest kompatybilność i współpraca i jakby analiza, poprawa każdego indywidualnie obiektywu, czyli mając do dyspozycji stosunkowo tańsze, prostsze szkła, możemy znacznie poprawić jakość zdjęć przy pomocy tego oprogramowania. Plus do tego oczywiście to, o czym mówiliśmy wcześniej, zdalne sterowanie, to wszystko jest w komplecie. No tutaj w konkurencji tak nie jest, w konkurencji trzeba za to dopłacić i to sporo. Dobrze. Czy uszczelnienie body i obiektywu kitowego jest wystarczające, żeby robić zdjęcia w lekkim deszczu? Tak, tak. Tutaj mówiąc o szczelności korpusu, musimy oczywiście mieć również obiektyw klasy L, które są obecnie wszystkie uszczelnione i tak jak i w takich warunkach pogodowych, czyli mówimy o zachlapaniu, o kurzu, czyli jakaś mrzawka, lekko padający deszcz, tutaj nie powinno się nic zdarzyć przykrego. Czy tryb zdjęć cichych wpływa na żywotność matrycy? Nie sądzę. Panie Radku, co to za przepis? Ciasto, 3 szklanki mąki, 1 łyżeczka? To chyba nie do tego programu. Dobrze. Czy będzie ta uboższa wersja jako bezpośrednia konkurencja cenowa do D600? Obecna różnica między nimi to około 1000 zł. Myślę, że nie. Tutaj chyba stosunkowo szybko została ta cena zweryfikowana w dół. Z tego co pamiętam, to zaczął od ceny ponad 8000, jak pierwsze pojawiły się sztuki. W tej chwili można go kupić za niewiele ponad chyba 7000, tak? Mówimy o 6D. Mówimy o 6D, także tutaj ta cena, no każdy by sobie życzył ceny jak najniższej. Proszę pamiętać, że Polska, nie jesteśmy tutaj jakimś krajem cieszącym się specjalną troską w stosunku do innych krajów europejskich, które sprzedają Canona. I po prostu ta cena tak została ustalona przez naszą centralę i ja myślę, że ciężko mi tutaj w tej chwili odpowiedzieć, jaka będzie polityka cenowa w stosunku do tego aparatu na przykład za pół roku, tak, czy za kilka miesięcy. Są pytania o szumy. Nie zadawałem ich, bo jakoś tak mi się udało powędrować po innych rzeczach, ale gdzie, czy przy jakich czułościach ISO pojawiają się szumy? To jest pytanie do Was, panowie, chyba przede wszystkim. Należy pochwalić Canona 6D, pisze Shox, za niski poziom szumów od ISO 6400. Canon jest w tej chwili najlepszym aparatem, jeżeli chodzi o poziom zaszumienia na zdjęciu. Jak to widzą redaktorzy? Z drugiej strony dorzucę jeszcze całą serię pytań dotyczących dynamiki tonalnej, gdzie ludzie pytają, czy jest słaba jak w 5D Mark II, czy jest lepsza? Po bezpośredniej odpowiedzi to ja bym odesłał jednak do bieżącego wydania Digitala, gdzie mamy wszystkie tabelki. Natomiast tak na szybko mogę do niego zerknąć. I znaczy, jeśli chodzi w ogóle o szumy, to szumy się pojawiają na każdych czułościach. Nie ma takiej czułości, na której nie byłoby szumu. Natomiast taka, która moim zdaniem degraduje już zdjęcie i już w zasadzie nie ma co tam się zapuszczać, to jest 12800. To znaczy 12800 z tą graniczną wielkością, ale to też wszystko zależy od... To jest zdjęcie sprzedawalne, czy to jest zdjęcie rozpoznawalne?
Oczywiście co, to bardzo, bardzo, bardzo mocno zależy od tego, gdzie chcesz to zdjęcie opublikować, a jak wykorzystać. To jest na zdjęciu. Jeżeli chcesz wydrukować zdjęcie, tak. Jeżeli chcesz wydrukować zdjęcie w fakcie, ale jeżeli chcesz na przykład wydrukować zdjęcie na formacie 10x15, to do samego końca czułości nie ma żadnego problemu, tak? Mhm. Bo jakby rezerwa mocy na tej matrycy, ilość pikseli i możliwości odszumiania tego pliku są później tak daleko idące, że w zasadzie przy każdej czułości jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie publikowalne w tym formacie. Jeżeli chcemy zwiększyć format publikowanego zdjęcia, no to coś za coś, tak? Ja ostatnio posiłkuję się tym ślubem, tak? Robiłem na tym ślubie zdjęcia przy czułości 6400, wczoraj oddałem, bo to znajomym robiłem zdjęcia, oddałem te zdjęcia i naprawdę przeszczęśliwi, zadowoleni. Gdyby formatu A4. Szymon robił razem z tobą te zdjęcia, to twoi znajomi mogli być szczęśliwi, że ty im oddałeś, a on jeszcze nie, jeszcze przez rok nie. No dobrze. Czy Canon ma zamiar w niedalekiej przyszłości wypuścić na rynek lustrzankę pełnoklatkową, w której postawi tylko na robienie zdjęć bez możliwości filmowania? Do tej pory wszystkie zaawansowane lustrzanki mają możliwość filmowania, czy to się zmieni? I do tego dorzucę pytanie, ile kosztują wszystkie wodotryski w aparacie? No, myślę, że na tą pierwszą część to powiem tak nieprecyzyjnie, ale no nie sądzę, żeby takie aparaty się pojawiały. Myślę, że filmowanie lustrzankami tak mocno się wpisało już w funkcjonalność aparatu, że jego wartość by spadła bardzo, bardzo mocno, gdyby tej opcji nie było. Na pewno znacznie mocniej niż Canon by tutaj zaoszczędził, więc... Dokładnie, tyle rzeczy już zostało zrobionych, że... Ja myślę, że dorzucenie funkcjonalności filmowania to tak niewiele kosztuje. Dokładnie. Bo to podejrzewam jest dwa pudełka pizzy dla programisty, który siedzi i dłubie ten kod, że absolutnie nie ma szans, żeby zrezygnować z tego. Dobrze. To jest nawet samo przeprojektowywanie korpusu, żeby tam przyciski czy... Znaczy wiesz, jeśli chodzi o przeprojektowanie korpusu, to Canon jest dość konsekwentny i w każdym modelu stosuje jakieś zaskoczenie dla fanów Canona, żeby po prostu tak, żeby się tutaj nie nudzić. Żeby się nie nudzić. Ja mam takie wrażenie, że facet, który projektuje te guziki, to ma jakiś problem ze sobą. Dlaczego w 6D zastosowano USB 2.0, a nie 3.0? Dlaczego SD, a nie CF? To już o karty pamięci chodzi. No to jest tak, jeżeli chodzi o USB... Nie jestem w stanie na to pewnie odpowiedzieć. Oczywiście chcielibyśmy wszyscy, żeby było 3.0. Może to jest związane z kwestią A procesor na przykład nie jest po prostu jeszcze dostosowany tylko do obsługi USB 2.0? Bo to podejrzewam, że sterownik USB siedzi gdzieś tam. Ja myślę, że to chyba bardziej chodzi o jakieś, nie do końca się orientuję, ale może tu chodzi o jakieś konkretne prawa do wykorzystania konkretnego protokołu. Może to jest bo kwestia... pozycjonowanie też, to ma być prosty aparat, no to damy 2.0. Nie, ale, ale jak na razie nie ma USB 3.0 w żadnym aparacie. Też nie ma, więc to nie kwestia... Ale to jest później, no więc gdzieś tam... W zależności od tego, kiedy się technologia na rynku pojawia i jaki aparat jest akurat do wypuszczenia, to często bywało tak, że w niższych modelach zaczynały pewne rozwiązania. Wracamy cały czas do tego, w jaki sposób użytkujemy sprzęt. Mówimy na pewno, wiele osób się nie zgodzi z tym, co powiem, ale wiele osób się na pewno zgodzi, że chcemy mieć naprawdę szybki transfer, no to kupujemy sobie czytniki, które możemy mieć czytnik FireWire, możemy mieć czytnik USB 3.0, możemy mieć czytnik nawet tym nowym protokołem Lightning, nie Lightning, tylko Thunderbolt. No tak, tylko ale... sterowanie Tethered Shooting, to które jest po kabelku, to tak. Wtedy by szybciej się przesyłały ewentualnie zdjęcia. No jakby prędkość transferu jest słaba po tak, USB 2.0, tak, tam jest do 40 MB na sekundę i... Użytkownicy wyciągają nam to, że co z tą dynamiką, bo odpowiedź uciekła. Z dynamiką nie jest jakoś tak przesadnie rewelacyjnie. Nie mam porównania z 5D Mark III. Przy sobie, to niestety, tak jak odsyłam do stali, czytelnicy mogą sobie porównać wykresy, tak? Natomiast ta czułość w najlepszej jakości jest, czy ta dynamika w najlepszej jakości jest nie osiąga 6 EV. Przy ISO 100 dosyć szybko spada. Średnia jakość, czyli
akceptowalny obraz, tak? Czyli ten obszar obrazu, z którego jesteśmy w stanie wyciągnąć dane akceptowalne, to jest 6 EV aż do 3200 ISO. Natomiast przy maksymalnej jakości, przy ISO 100, to ta średnia jakość to jest 10 EV, więc jest bardzo dużo. Arek, a ty co na ten temat? No, będziemy testować w przyszłym tygodniu, w związku z powyższym nie mam żadnych wyników pomiarów. Obudowa 6D nie jest magnezowa, ale czy będzie kolejna wersja obiektywu 70-200-28S? Jest magnezowa, jeżeli chodzi o ściankę przednią i tylną, to już powtarzam, tak? Nie jest to pełen odlew, ale w większości tak. I druga część była dotycząca pytania na temat obiektywu, tak? Czy będzie 70-200IS-28 w nowej wersji? 70-200-28S w nowej wersji jest. No ile rok temu, czy to był pokazany, to więc wersja, po to nową wersję byście pokazywać? To jest najnowsza wersja i myślę, że to jest obiektyw, który wyznaczył nowy standard dla tego typu obiektywów. Także tutaj. Proszę jeszcze powiedzieć o różnicy między matrycami 6D i 5D Mark. Czy padło już dzisiaj stwierdzenie, że matryca 6D jest lepsza, w jakim zakresie? No tutaj pytanie dla Marcina. Czy 6D mam lepszą matrycę, jeśli chodzi o poziom szumów? Ma niższy poziom szumów niż 5D Mark 3. Dobrze. Czym są filmy 4K w 1DC? Jeszcze raz? Nie no, o 4K, ale właściwie to odwołuje, nie było tego pytania. A może coś w końcu o Nikonie? Wystarczy już tego 6D, ktoś napisał. Widać, nie za bardzo. Były pytania o Nikona. Tak, no. Gdzie jest produkowany 6D? W Japonii, oczywiście. Proszę. Sprawdź, weryfikuj. Made in China. Najbardziej popularne słowa na świecie. Tak? Made in Japan. No proszę, jak się przedstawia sprawa z ekspozycją wielokrotną, czy te zapowiadane 9 zdjęć uruchamiamy jednym naciśnięciem migawki? Jest tak, są dwa tryby ekspozycji. Właśnie ekspozycja, gdzie sobie spokojnie nakładamy 9 zdjęć, a możemy przejść do ekspozycji w trybie seryjnym i takie efekty specjalne, jakiś ruch poklatkowy przylatującego obiektu motocyklisty, czy rowerzysty, czy kogoś skaczącego. No, takie typowe zdjęcia, które na pewno większość z nas już widziała, są możliwe do uzyskania. No dobrze. Nie no, trzeba trzymać spust. No tak, ale aparat robi wtedy serię zdjęć. Jak 6D współpracuje z lampami Quantum wyzwalanymi radiowo? No myślę, że to dziwne pytanie, może niepotrzebnie przeczytałem. Mam 5D Mark 3. Podczas ostrzenia włączyłem tryb podświetlenia punktów AF na czerwono. Niestety w dobrych warunkach oświetleniowych podświetlenie nie pojawia się. Czy w 6D jest ten sam błąd? Bo tak to należy nazwać. To znaczy w aparatach można ustawić, czy ma być właśnie permanentnie podświetlane, czy w zależności od światła otaczającego, tam jest opcja, że właśnie będzie albo nie. Nie wiem, jak tam, czy ktoś korzystał z tego ustawienia. No to trudno odpowiedzieć nam na to pytanie, może jeszcze nasz widz odpowie. Bardzo dziwne pytanie, dlaczego Canon pogarsza rozdzielczość kolorystyczną w nawiasie metamerytm kolejnych korpusów? Rozumiecie je? Chodzi o obudowę tutaj? Nie, chyba to nie obudowa. Znaczy metameryzm jest niestety... Zjawisko bardziej związane z drukowaniem. Znaczy, metameryzm jest niestety immanentną cechą związaną z rejestracją RGB i tutaj trudno mówić, żeby rozdzielczość się pogarszała bądź polepszała. Jeżeli sklejamy kolory, to sklejamy kolory. Dobra. Jak z wytrzymałością tego plastiku na górze i na dole aparatu? Staniesz? Nie stać mnie. Ja myślę, że tutaj aparat jest dosyć krótko na rynku, programu. Więc zobaczymy, jakie są opinie użytkowników. Czy jest możliwość obróbki zdjęć w aparacie RAW i JPEG? Tak, ja jeszcze tutaj sprawdzę, bo nie chciałbym do trzech razy sztuka, jak to mówią, ale... Jest taka możliwość. Jest, tak, jest możliwość. No, dosyć dużo nawet można w RAWie zmienić. I to już takie plotkarskie pytanie, myślę, że ostatnie, mimo że zostało ich jeszcze troszeczkę, ale również zbliżamy się bardzo, bardzo szybko do godziny 22. Czy planowany jest aparat amatorski z matrycą APS-H?
No matryca APS-H to chyba już powolutku została zaprzestana. Jej użycie zostało zaprzestane. No, ostatnim aparatem to 1D Mark IV, tak. Jasne. No dobrze. Tak. Chciałbym panów poprosić jeszcze o jakąś taką krótką opinię, podsumowanie tego aparatu, czy wam się podoba, czy nie. A potem się pożegnam. Aparat fajny, bo mały, poręczny i ja bardzo często i głównie swojej fotografii używam centralnego punktu, w związku z powyższym to, że są te boczne trochę mniej wydajne i no jakoś mnie strasznie nie drażni. Tak jak mówię, mi brakuje jednak tego uchylanego LCD. Gabaryty są dużym atutem tego w podróże, na wyjazdy. Jak najbardziej. I zaleta pełnej klatki, możliwość zastosowania ich w przypadku, znaczy wykorzystania pełnych możliwości, pełnych kątów widzenia, które dają obiektywy L, no bo oczywiście obiektywy L też możemy podpinać do matrycy, do aparatu z matrycą niepełnoklatkową, ale już wtedy musimy się liczyć z tym, że w przypadku Canona będziemy mieli ten mnożnik 1,6. I tutaj zastosowanie tego aparatu z obiektywami uszczelnianymi w podróży no, daje duże możliwości. Ja no jestem już po recenzji tego aparatu, tak? Ja już go poleciłem jako dobry zakup. Bardzo fajny aparat i no, niestety musimy się pogodzić z tym, że na tym świecie jest tak, że nikt nie produkuje aparatów totalnych, to znaczy takich, które mają wszystko, co byśmy chcieli mieć w tym aparacie. Nie, natomiast Canon produkuje i Nikon produkuje i to są te najdroższe. Nie, one są wielkie. Nie, duże, one są po pierwsze wielkie, po drugie nie mają uchylnego ekranu LCD, po trzecie nie mają wbudowanej lampy, która mogłaby sterować lampą zewnętrzną, po czwarte nie mają radiowego sterowania lampami. Bardzo dużo jeszcze można założyć do 1D, X Mark II i tak dalej. Także, tak jak mówię, nie ma aparatów totalnych. Natomiast to jest naprawdę bardzo fajnie zgrabny aparacik. Funkcja sterowania przez Wi-Fi ze smartfona działa naprawdę bardzo fajnie. Bardzo przyjemna rzecz. Ten GPS jest też bardzo przyjemną rzeczą, za którą trzeba było do niedawna Canonowi ekstra zapłacić. Jako taki aparat podróżniczy, fajna pełna klatka, poręczny aparat. Ja czy myślę, ma podświetlanie przycisków? To już. Nie ma podświetlania przycisków. No, kolejna rzecz, której nie ma, która powinna się zjawić w aparacie totalnym, tak? Więc oczywiście można boleć nad tym, że nie ma ruchomego wyświetlacza i można boleć nad tym, że nie ma sterowania radiowego lampami, w sensie sterownika radiowego, bo wtedy można byłoby mu darować nawet brak, po pierwsze brak lampy wbudowanej, a po drugie byłby to dodatkowy motor sprzedaży do nowej serii lamp, tych RT. No bo jeżeli mamy radiowe sterowanie lampami, no to stawiamy sobie tą lampę gdziekolwiek, albo nawet trzymamy w ręku i... Ale czy to nie pogryzłoby się z Wi-Fi? Z pewnością nie, bo to jest... Czyli ja testowałem lampy RT w środowisku Wi-Fi, tak? I tam to pasmo 24 GHz jest tak szerokie i tak dużo rzeczy działa na 24 GHz, od mikrofalówek począwszy, które mamy w każdym domu, po Wi-Fi, po wszelkie modelarskie rzeczy i tak dalej, aż po sterowniki fotograficzne, że raczej by się nie pogryzło, a szkoda, że nie ma. Dobra. Super. Bardzo dziękuję panu Robertowi Woźniakowi. Ja też bardzo dziękuję wszystkim za pytania. Ten fantastyczny aparat i chciał o nim trochę poopowiadać. Dziękuję Arkowi Olechowi, dziękuję Marcinowi Bójko, dziękuję Szymonowi Glonkowi, dziękuję też Grześkowi Adamczykowi i dziękuję sobie, dziękuję państwu, że zechcieliście nas tak długo oglądać i zasypać taką ilością pytań. Powtórzę jeszcze, wernisaż Ani Powierzy 3 lutego 2013, godzina 18. Jeszcze chyba jest jedno zaproszenie, gdyby ktoś chciał. Piszecie na tv@bankier.pl. Co będzie w przyszłym tygodniu? Niestety nie mam pojęcia, Szymon mi nie podpowiedział. Ferie. No ale oprócz ferii chyba zrobimy sobie jakieś tam eksperymenty z fotografowaniem z Marcinem. Tak mi się wydaje, że przetestujcie, a propos tych dzieci, które fotografujemy wszyscy, to przetestujcie przy okazji, bo jestem na kupnie. Może ktoś mi podpowie z czytelników,
takich, jak to się nazywają, nartosanek właśnie. Mały mój zobaczył nartosanki z kierownicą i po prostu... Ja wiem, to się skibot nazywało kiedyś. Kiedyś tak. Tak, i nawet przeszukiwałem w tym roku internet w poszukiwaniu tego, $2,500. Wow, taki to fajny. Nie. Ale to mówię już o takim... Ja widziałem taki po kilkaset złotych i się przeraziłem. Nie z napędem, to jest tylko do zjeżdżania, natomiast możesz faktycznie runąć gdzieś tam w przepaść w Alpach i pojechać. Miłych ferii Państwu życzę, dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia za tydzień. Dobra. So in this situation, we're slightly challenged because the light levels are dropping all the time. On top of that, the subject matter is a considerable distance away. I don't have a tripod with me, but I have other solutions to creating an image in a situation like this. I've already selected a lens, a 2.8 lens, which allows plenty of light in, so then I can select the widest open aperture I can possibly use. And I'm also going to adjust my ISO to give me a slightly quicker speed on my shutter to disallow camera shake. There's another handy device on this camera, which is almost like a built-in spirit level, and it's great for just smoothing out and making sure your horizon line is nice and straight. I'm really pleased with the final result. It's punchy, it's sharp, there's no camera shake. Managed to create an image in low light situation without the use of a tripod.